Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i jest to program, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na takie tematy jak zdrowie, dieta roślinna, medytacja, podróże, ekologia i wiele, wiele innych. Czasami zdarza mi się publikować odcinki solowe, a jeszcze rzadziej mam gości specjalnych. I nie zrozumcie mnie tutaj źle. Nie chcę w żaden sposób dyskryminować lub wyróżniać moich gości, ale jak widzicie zresztą po tytule, dzisiejszy gość jest naprawdę wyjątkowy i wyróżniający się. Wcześniej był u mnie mój brat, nawet dwa razy, ale dzisiaj udało mi się zaprosić do studia moją mamę. I jestem przeszczęśliwa, że udało nam się nagrać ten odcinek. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak on wyszedł, ale przede wszystkim niesamowicie zaskoczona i wdzięczna wszystkim osobom, które zostawiły pytania. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co będzie działo się w programie, naprawdę zachęcam Was do obserwowania zarówno mnie, jak i podcastu na Instagramie. To jest Karolina Sobańska lub Karolina Sobańska Podcast, bo tam poprosiłam Was o to, abyście zadawali pytania mojej mamie i pojawiło się naprawdę mnóstwo pytań. Bardzo, bardzo wiele z nich się powtarzało, a my odpowiedziałyśmy na wszystkie. Podjęłyśmy wszystkie tematy, które tam wyniknęły. Także głównym tematem jest oczywiście to, jak wyglądało wychowanie mnie, to czym kierowali się moi rodzice, no ale tutaj mogła powiedzieć tylko moja mama. Dużo wspomnień, oczywiście jest też wypowiedź o tym, jak mama zareagowała na to, że przyszłam na weganizm, jak się z tym pogodziła, jak sobie z tym poradziła, co sądzi o diecie roślinnej, jak jej się gotuje roślinnie i też wielkie pytanie, czyli dlaczego mama weganką nie jest. Trochę właśnie o różnicach między mną a Kubą. Kilka słów o moich wadach i bardzo, bardzo dużo o naszej relacji, o naszej przyjaźni. Jest to naprawdę przepiękna, długa rozmowa o tym, co nas łączy. Jest to rozmowa w dużej mierze o mnie, ale oczami mojej mamy. Także ja z wielką dumą przedstawiam Wam moją kochaną mamę. Moja mama ma na imię Kasia i nie przedstawiłam jej w programie. I jest najwspanialszą osobą na świecie i jestem wdzięczna Wszechświatowi za to, że właśnie ona jest moją mamą lub tak jak ostatnio nawet rozmawiałyśmy, że to ją wybrałam jako moją mamę i mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie jej wystąpienie, ponieważ tak jak wiecie, ja raczej nie jestem zwolenniczką pokazywania osób niepublicznych, w moich mediach społecznościowych. Kuba się pojawia, no bo Kuba też ma Instagrama, Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moja mama jest całkowicie anonimowa, ale pojawiało się wiele próśb o to, żeby trochę więcej o tej mamie powiedzieć i podcast jest świetną formą, także przywitajcie moją mamę i życzę Wam miłego słuchania. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zapraszam. Cześć mamuniu. Cześć kochanie. Witam Cię w moim programie i to brzmi tak strasznie formalnie. Nigdy nie prowadziłam rozmowy z kimś tak bliskim, pomijając fakt, że Kuba siedzi na górze. W każdym razie nie wiem, czy wiesz, ale jesteś od dawna bardzo wyczekiwanym gościem programu i wiele osób prosiło o naszą rozmowę, najchętniej w formie wideo, ale podcasty przyszły nam tutaj z pomocą i sama aż byłam w szoku, że tyle dostałyśmy, a głównie Ty dostałaś pytań na Instagramie i trochę Ci już ich czytałam. Także nie będzie to aż tak wielka niespodzianka, o czym będziemy rozmawiać. I też w ogóle bardzo dziękuję Wam za wszystkie pytania, drodzy słuchacze. I wiele z nich się powtórzyło, ale postanowiłam, że nie będę ich kategoryzować ani układać w jakieś tematy, tylko pójdziemy spontanicznie od początku i będę wybierała te, które po prostu wcześniej się nie pojawiły. I głównie są to pytania do Ciebie. Na mój temat. Więc pierwsze pytanie, które tutaj mi się pokazuje, to jest jak Wasza relacja ewoluowała przez lata? I to jest bardzo obszerne pytanie i można na nie odpowiedzieć w różne sposoby, więc oddam Ci tutaj głos i może powiedz, co sądzisz o tym pytaniu. Wydaje mi się, że byłyśmy zawsze bardzo blisko, ale nasza relacja weszła na taki poziom przyjaźni. Myślę, w momencie, w którym wyjechałaś najpierw do Londynu po maturze,
a później na studia do Edynburga. Chcę się śmiać, co powiedzieć. Byłyśmy bardzo blisko, ale jak wyjechałaś, to było najlepiej. No tak, zabrzmiało to tak trochę może dwuznacznie, ale chyba tak było właśnie, że byłyśmy blisko, ale co innego jest być blisko, jak się jest w pobliżu, a co innego jest być blisko, jak się jest na odległość. Ale myślę, że to wynika z tego, że tęskniłyśmy za sobą i po prostu doceniłyśmy siebie, czy bardziej, że ja też dojrzałam? No myślę, że jedno i drugie, ale myślę, że tęsknota tutaj odegrała główną rolę. Fakt, że nie mogłyśmy codziennie ze sobą rozmawiać tyle, ile byśmy chciały. Szczególnie, że... Nie było roamingu. Właśnie, nie było roamingu. Mieszkałaś u kogoś w mieszkaniu wynajętym, więc też te kontakty były utrudnione. I pamiętam właśnie nasze pierwsze spotkanie w Edynburgu w listopadzie, kiedy nie widziałyśmy się prawie 3 miesiące. Nigdy nie zapomnę tego spotkania na lotnisku, jak czekałaś na mnie. A ja na ciebie sama wtedy czekałam? Tak, czekałaś na mnie sama, także naprawdę i potem te 4 dni, które byłam u ciebie, które spędziłyśmy w non-stopie praktycznie razem, to nas na pewno do siebie bardzo zbliżyło i później przez te wszystkie lata twoich studiów też ta przyjaźń umacniała się w tych rozstaniach i powrotach, w tych rozmowach na Skype'ie, jak już ten Skype był możliwy. No także myślę, że to tutaj odegrało taką główną rolę w naszej przyjaźni, która jest w tej chwili. Pięknie to opowiedziałaś, powiem ci. Teraz jest bardzo ciekawe pytanie, a raczej ciekawi mnie twoja odpowiedź, uwaga. Czy jesteście do siebie podobne z charakteru? Jeśli tak, to jak to się objawia? No, i myślę, wiem, że możemy mieć różne zdanie na ten temat. No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale uważam, że mamy bardzo podobne charaktery. Pewnie jest to związane z tym, że mamy tę samą grupę krwi. Być może nie jest to akurat prawda, ale ja tak uważam. Zarówno ty, jak i w ogóle twój brat uważam, że mamy bardzo podobne charaktery w trójkę. Jesteśmy taką, powiedziałabym, włoską rodziną, głośną. Może bardziej, bym powiedziała, temperament niż charakter. No tak, temperament, że jesteśmy właśnie tacy głośni i tacy bardzo w taki głośny sposób wyrażamy swoje emocje. I myślę, że mamy podobne charaktery z uwagi na to, że podobne rzeczy nas złoszczą, podobne rzeczy nas wzruszają, podobne rzeczy nas cieszą, w podobny sposób lubimy spędzać czas. Więc wydaje mi się właśnie, że jesteśmy do siebie bardzo podobne. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak. Znaczy, ja myślę, że mamy bardzo wiele różnych cech. Tak, gdyby tak rozłożyć na czynniki pierwsze, nawet jak sobie robiłyśmy te testy psychologiczne, tak. To tak naprawdę mamy zupełnie inne słabości i mocne strony, ale w jakiś dziwny sposób jesteśmy bardzo podobne, ale też wynika z tego, że spędzałyśmy razem po prostu tyle czasu, że jakby same siebie też ukształtowałyśmy wzajemnie, moim zdaniem. I to jest to, jak było pytanie właśnie, jak to się objawia, to ja myślę, że to się objawia właśnie tak, że potrafimy dzielić te super wspaniałe chwile i cieszyć się podobnymi rzeczami, ekscytować się nimi, a jednocześnie właśnie dochodzi między nami do starć, tak. Bo te podobieństwa wtedy odbijają się od ciebie, po prostu jest to bardzo intensywna relacja. Tak, zdecydowanie tak. Ale ja uważam, że jest to duża zaleta, jakoś udało nam się z tym żyć. Kolejne pytanie. Czy byłam ja, Karolina, zbuntowaną nastolatką? Otóż nie. Ku zaskoczeniu wszystkich nie. Otóż nie. Były oczywiście takie momenty, w których ścierałyśmy się, bo twoje zachowanie w jakiś tam sposób mi się nie podobało, ale nigdy nie było takiego klasycznego buntu, trzaskania drzwiami, wychodzenia z domu, niewracania z jakiegoś powodu. Były takie sytuacje, w których chciałaś coś przeforsować, nie będę tutaj wdawać się w szczegóły, ale wydaje mi się, że zawsze umieliśmy o tym rozmawiać, umieliśmy rodzinnie o tym rozmawiać. Potrafiliśmy cię do wielu rzeczy przekonać, znaczy przekonać, no można powiedzieć, że chyba stawialiśmy na swoim, ale wydaje mi się, że właściwie z biegiem czasu zrozumiałam to, że jednak docierały do ciebie nasze argumenty i takiego buntu jako takiego nigdy nie zaobserwowałam. Być może ten bunt jeszcze jest przed tobą, ale tak jak mówię, nigdy w tym okresie dojrzewania nie było takiego momentu, w którym załamałabym ręce i powiedziałabym, nie wiem co robić, nie umiem porozumieć się z moją córką, nie wiem jak do niej dotrzeć. No przyznam, że oszczędziłaś mi tego rodzaju doświadczeń. Bo to też wynika z tego, że ja byłam nieznośna momentami i wiem, że miałam takie lata właśnie nastoletnie, gdzie potrafiłam być bardzo, nie wiem, pokazywać te swoje jakieś tam złe
cechy, ale nigdy to nie doprowadziło do tego, że się oddaliłyśmy tak. od siebie. To chyba o to tak. chodzi, że może kłóciłyśmy się częściej. Szczególnie mam wrażenie, że się kłóciłyśmy najwięcej jak koło matury. Jakoś tak 18-19 lat. Mam wrażenie, że wtedy byłam jakaś taka najbardziej nabuzowana. Ale nigdy to nie było tak, że po prostu nasz kontakt się zaczął urywać, oddalać. Zawsze byłyśmy mimo wszystko bardzo blisko, a wydaje mi się, że właśnie w takim buncie to jest to, że dziecko nie chce mieć nic wspólnego z rodzicami. Właśnie. Jest takie, nie. Właśnie tak mi się wydaje, że kluczowa była rozmowa, że mimo tego, że ta rozmowa to czasem były krzyki, ale to była jednak rozmowa i twoje argumenty, moje argumenty, one się ścierały, ale rozmawiałyśmy ze sobą. Kłóciłyśmy się ze sobą i uważam, że to wcale nie było złe. Być może ktoś myśli, że kłótnia jest zła, ja uważam wręcz przeciwnie, że lepiej się pokłócić i pogodzić, niż milczeć i nic nie mówić, bo to wydaje mi się do niczego dobrego nie doprowadzi. Teraz jest moje ulubione pytanie. Jak pani wychowała takiego cudownego człowieka, Karolina? Ostatnio o tym rozmawiałam z różnymi ludźmi, między innymi też z tobą, że dzieci wychowujemy instynktownie. A co z tego wyjdzie? Właśnie, a co z tego nam uda się ukształtować, to tego tak naprawdę nie wiemy. I tak też było i w tym przypadku. Urodziłaś się w wieku, w którym już byłam, powiedzmy, taką dojrzałą kobietą i to było takie świadome macierzyństwo. Teraz dojrzała kobieta brzmi... Tak, to jest troszkę inna definicja. To trochę inny czas wtedy był, ale miałam 28 lat. Wtedy to było takie już świadome macierzyństwo i byłaś zaplanowana, wyczekana. Jakby to macierzyństwo było dla mnie takim spełnieniem, więc jakby starałam się całą moją miłość i wszystkie takie pozytywne doświadczenia przelać na ciebie. No i tak mi się wydaje, że zrobiłam to, co umiałam najlepszego, robiłam wszystko to, co umiałam najlepiej. Oczywiście posiłkowałam się różnymi, jakąś literaturą oczywiście fachową, ale raczej robiłam to po prostu instynktownie i z miłości. I zawsze mówię, że z dziećmi trzeba rozmawiać, do dzieci trzeba mówić. A co z tego słuchania wyniknie i co te dzieci jakby później przeniosą do swojego życia, to nie mamy na to żadnego wpływu. Możemy tylko mieć nadzieję, że to, co mówimy, dociera do nich i starają się myśleć, że rodzic chce jak najlepiej, a nie jak najgorzej. Ale miałaś jakieś takie zasady, którymi zaplanowałaś sobie, że będziesz się kierowała? Czy w ogóle się nie zastanawiałaś nad tym wcześniej? Nie wiem, czy zasady. No, na pewno chciałam wychować cię w prawdzie. Chciałam zawsze być z tobą szczera, bo uważałam, że jak ja będę szczera i to ty będziesz też szczera w stosunku do mnie, zawsze mówiłam, że kłamstwo to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Musi być między nami szczerość i zaufanie. Natomiast nie miałam chyba, no oczywiście konsekwencja, no ale z konsekwencją to tutaj może nie wyszło mi najlepiej. Nie udało mi się być zawsze taką konsekwentną, że oczywiście jest taka zasada, że jak się raz zabroni, to już trzeba konsekwentnie przy tym trwać. No oczywiście mi się to wiele razy nie udało. Zawsze mówiłaś, nie oglądasz Weekend Dance? Tak, właśnie wiedziałam, że to powiesz. Jak ja coś tam powiedziałam niemiłego na przykład, to mama mówiła właśnie, że nie oglądasz się Weekend Dance i ja wiedziałam, że i tak obejrzę. Że nie byłabyś w stanie mi zabronić tego, bo wiedziałaś, jak dla mnie ważne jest to, żeby obejrzeć te Weekend Dance. Ale no finał był taki, że przychodziłam cię przeprosić. No tak, ale i to był błąd, że właśnie mówiłam, nie oglądasz Weekend Dance, bo powinnam wymyśleć jakąś taką karę, którą będę w stanie sama dotrzymać. Natomiast mówienie spontanicznie, nie oglądasz You Can Dance, od razu sprawiało, że wiedziałam, tak, że to jest moja porażka, bo i tak obejrzysz You Can Dance. Także... Ale działało, żeby mnie ukorzyć, wiesz. Tak, dokładnie. Kolejne pytanie. O, tutaj zmiana tematu troszeczkę dla rozluźnienia. Jakie jest twoje, mamuniu, ulubione danie wegańskie? To jest bardzo trudne pytanie, moim zdaniem. Tak, jest to trudne, ale... Ja nawet nie ostatnio, wiem, co ty powiesz. To znaczy, ja nie wiem, co powiem. Znaczy tak, moim ulubionym daniem zawsze była lasagna. Ostatnio udało mi się taką lasagnę wegańską przygotować i ona naprawdę była bardzo smaczna. Więc ta lasagna na pewno należy do moich ulubionych dań w tej chwili. I to była lasagna z przepisu, to jest to Tag Kitchen. Tak, tak, tak. To była z tego przepisu lasagna. Natomiast muszę powiedzieć, że ja lubię bardzo wiele dań wegańskich, ale gdybym miała powiedzieć, co lubię najlepiej... A wiem, co możesz powiedzieć. To lubię bardzo... Te szwedzkie klopsiki. Tak. Lubię bardzo szwedzkie klopsiki, a la klopsiki z Ikei.
Zjadłono mi. Tak, z pire ziemniaczanym i z buraczkami i z sosem pieczeniowym. O. To bardzo lubię. Bardzo lubię dania z mlekiem kokosowym, ponieważ lubię w ogóle mleko kokosowe. Zawsze lubiłam dania ze śmietaną, w związku z tym mleko kokosowe rekompensuje mi brak śmietany w daniach. Więc właśnie takie zupy. Mów troszkę takie, głośniej, kochanie. Takie zupy na bazie. Mówisz cały czas tak samo cicho. Takie zupy na bazie mleka kokosowego bardzo, bardzo mi smakują. Kolejne pytanie to jest temat, który powtarzał się w kółko, jak sobie przeleciałam te pytanka. Czyli jaka była Pani reakcja, że Karolina będzie weganką? To jest bardzo ciekawa historia. Tak, to jest ciekawa historia. No muszę przyznać, że byłam przerażona. To było uczucie, które jako pierwsze pojawiło się. Ponieważ pamiętam, to była nasza rozmowa telefoniczna. Tak, ja byłam po prostu nawiedzona. Dzwoniłaś z Londynu i powiedziałaś mi właśnie, że nie będziesz jadła już ani mięsa, ani ryb, ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Więc ja po prostu byłam w takim szoku. Pomyślałam sobie, no tak, tak lubiłam gotować. I co ja teraz będę gotować? Przecież ja niczego nie potrafię ugotować bez tych wszystkich dodatków pochodzenia zwierzęcego. I pamiętam, jak miałaś wrócić z tych wojaży swoich i pomyślałam sobie, co by tu ugotować. Więc pierwsza rzecz, jaką odtworzyłam, to była wegańska botwinka. Nie wiem, czy pamiętasz ten obiad? Tak, pamiętam. To była botwinka, którą zawsze jedliśmy w domu z ziemniakami i z jajkiem na twardo. No tym razem jajka nie było, były ziemniaki i właśnie ta botwinka, którą nawet chyba udało mi się w miarę odtworzyć. I zrobiłam ratatouille z przepisu z kuchni Lidla, ponieważ oczywiście wertowałam przepisy, co by tutaj ugotować takiego, żeby było sezonowe, bo to był lipiec, a jednocześnie wegańskie. No i wtedy ugotowałam właśnie to ratatouille, które też było smaczne. I zaczęłam poszukiwać różnego rodzaju przepisów i ze zdziwieniem stwierdziłam, że jest bardzo wiele takich przepisów, które nie zawierają produktów pochodzenia zwierzęcego, a mnie się wydawało, że tych przepisów w ogóle jest jak na lekarstwo, albo praktycznie ich nie ma. No i z biegiem czasu zaczęłam jakoś dostosowywać się do Twoich upodobań. Myślę, że udało mi się to w jakiś sposób, a teraz powiem szczerze, to już ekspert. No nie to, że ekspert, ale teraz to tak naprawdę wydaje mi się, że to jest nie jest wcale trudne. O, powiedziałabym, że wręcz jest to proste, tylko trzeba chcieć. Tylko myślałaś, że to będzie koniec Twojej podróży kulinarnej, a to był początek nowego toru. Tak, myślałam, że po prostu już teraz już będę gotowała same właśnie zioła i jakieś rośliny zielone. W ogóle nie rozumiałam tego, znaczy nie mogłam tego pojąć, że to mi będzie sprawiało przyjemność. A w tej chwili myślę, że mam też dużą łatwość, dlatego że w tej chwili kuchnia wegańska jest tak popularna. Jest no. Tyle książek na ten temat, tyle różnego rodzaju przepisów, więc naprawdę jest w czym wybierać i można naprawdę stworzyć bardzo fajne potrawy, różnorodne. Amen. Amen. Ale wiesz, wydaje mi się, że to pytanie dotyczyło też takiej strony, jaka była Twoja reakcja, bo wielu rodziców lub wiele osób, które nawet tam do mnie pisało, mówi właśnie, że rodzice już nawet daliby dziecku tę wolną rękę, jeśli chodzi o gotowanie, tylko rodzice nie zgadzają się dla zasady. Czy Ty miałaś takie obawy związane z tym, że stanie mi się krzywda, że będę chora, że to jest w ogóle głupi pomysł i jakaś fanaberia pod tym względem, czy jaka była Twoja reakcja? To znaczy, tak, na pewno bardzo się martwiłam o tyle, że Ty nigdy nie lubiłaś roślin strączkowych. I zastanawiałam się, co Ty będziesz jadła w sytuacji, w której nie jesz ani mięsa, ani ryb, ani jajek, ani innych produktów. W sytuacji, w której nie lubisz fasoli na przykład, nie lubisz soczewicy, nie lubisz ciecierzycy. No ale okazało się, że jednak Ty to wszystko polubiłaś. I w tym momencie już jakby, gdy powiedziałaś mi, że będziesz to wszystko jadła, że polubiłaś te warzywa strączkowe, to ja uznałam, no, że okej, okay, że w takim układzie to może nie powinnam się martwić, szczególnie, że miałaś już 19 lat prawie. Pomyślałam, że jesteś dorosła, że wiesz, co robisz. No tym niemniej oczywiście, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale jeszcze starałam się czasem nakłonić Cię tak do zjedzenia krewetek, albo jakiegoś jajka od szczęśliwej kury. Jeszcze był taki czas, że to mi się udawało. Tak, mieliśmy taki moment na zasadzie, zjedz tak, dla świętego spokoju, żebyśmy my byli... Bo nie byliście do końca przekonani. Tak, żebyśmy my byli spokojniejsi.
Potem jak robiłaś sobie sukcesywnie badania, tak raz na pół roku i widziałam, że nic się nie dzieje z Twoim zdrowiem, że wszystko jest w porządku, no to uznałam, że jest okej, tak? Że już nie muszę się martwić jako mama, że jest wszystko pod kontrolą. Aczkolwiek cały czas te badania, raz na pół roku oczywiście trzeba robić, no bo nigdy nie wiadomo, co się może zadziać. Słuchaj, no czytasz w myślach naszym słuchaczom, bo kolejne pytanie to było, czy przestawienie się na wegańskie gotowanie było trudne i czy sama się Pani tego nauczyła, więc odpowiedziałaś na to bardzo pięknie przed sekundą i oczywiście nauczyłaś się poniekąd sama, w sensie nikt Ci tego nie pokazywał fizycznie, ale czerpałaś inspirację z tych niesamowitych zasobów, jakie tak. mamy w książkach czy też na blogach. Może pewnie będzie takie pytanie, więc ja je zadam. Jakie masz takie swoje ulubione właśnie źródła inspiracji kulinarnych wegańskich? Skąd zazwyczaj gotujesz? Numer jeden jadłonomia. I to zarówno ta z internetu, jak i książki dwie kucharskie, które mamy w domu. Kuchnia Lidla. Jest tam też szereg bardzo fajnych przepisów wegańskich. A tak ogólnie różne mamy książki, w związku z tym coś tam różnych, zawsze zaczerpniesz. Jestem wzrokowcem, więc jeżeli jest ładne zdjęcie i niezbyt skomplikowany przepis, bo też przyznam szczerze, nie lubię takich bardzo skomplikowanych, bo wtedy obawiam się, że one mogą mi się nie udać. A nie lubię czytaj, lasagne. No lasagne akurat, lasagne to było wyzwanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to przepis, który się nie może nie udać. No tak, on jest do wykonania on jest po prostu dużo trudny. Rzeczy. On jest po prostu taki... Żmudny. Może nie to, że trudny, tylko żmudny, tak. O, to bardzo ciekawe pytanie. W ogóle zupełnie z innej bajki. Dzisiejsze zero waste. Na ile w tej modzie, czyli w modzie na zero waste, widzi Pani już dawno znane rozwiązania z przeszłości? Czy w jakiś sposób Ci się kojarzą te różne właśnie triki zero waste'owe z takimi rzeczami, które już za Twojej młodości czy dzieciństwa były wcielane w życie? Chyba nie jestem jeszcze aż taka stara, ale nic mi się nie kojarzy. Aczkolwiek wiem, że moja babcia, która żyła w ciężkich czasach, bo urodziła się w 1920 roku i żyła na wsi, byli bardzo biedni, więc myślę, że ona na pewno starała się przetworzyć wszystko, co się dało. Natomiast sama nie pamiętam takich żadnych przepisów, które kojarzyłyby mi się właśnie z kuchnią Zero Waste. Pamiętam jakiś program kulinarny, w którym Masterchef chyba, gdzie właśnie kazano uczestnikom przygotować potrawy, na przykład z obierków, na przykład z cebuli i pamiętam, że jakaś uczestniczka, jakaś bodaj, która wygrała, zrobiła chipsy z obierek z cebuli. No przyznam, że byłam pod wrażeniem, ponieważ nie przyszłoby mi to absolutnie do głowy. Wiem, że obierki z ziemniaków to były przetwarzane na pasze tam dla zwierząt na wsi, ale absolutnie nie pamiętam żadnych takich przepisów, które wykorzystywałyby wszystkie resztki, jakie się wytworzyły z warzyw na przykład. Ale też myślę, że też chodzi o to, na przykład, żeby brać swoje torby, czy brać rzeczy na wagę. Czy to kiedyś, ci się jakoś kojarzy? Kiedyś w ogóle nie było plastikowych toreb. No właśnie, zawsze babcie, tak, zawsze babcie, czy nawet moja mama, czy pewnie ja, jak chodziłam jako dziecko do sklepu, to zawsze były tak zwane siatki. Czyli to były takie materiałowe torby i w nich się przynosiło zakupy. Także nie było żadnych takich plastikowych udogodnień, w cudzysłowie. Tutaj jest pytanie też o Twój stosunek właśnie do przejścia na weganizm, ale jest pytanie o to, jaki był Twój stosunek do przejścia Kuby na weganizm. Czy ta Twoja podróż przez przejście na weganizm w przypadku Kuby była inna? Jak się z tym czułaś w ogóle? Bo on był młodszy znacznie. Tak, Kuba miał 15 lat. No na pewno... Poszło mi łatwiej z Kubą, ponieważ Ty już, że tak powiem, utorowałaś tę drogę. Wiedziałam, z czym to się wiąże. Ja już też byłam bardziej wprawiona, jeżeli mogę tak powiedzieć, w przygotowaniu posiłków wegańskich, więc wiedziałam, że powiedzmy od mojej strony ja zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej dla niego. Bałam się o tyle, że po pierwsze, tak jak powiedziałam, on miał 15 lat, poza tym jest chłopakiem, trenuje, rozwija się, rośnie. No, bardzo się bałam, szczególnie, że wśród różnych znajomych lekarzy odzywały się takie głosy, co, że tak nie wolno, co on robi, że to bardzo źle i tak dalej. No więc oczywiście, że byłam pełna obaw, no ale podobnie jak w Twoim przypadku, starałam się tę kuchnię maksymalnie urozmaicać, żeby była bogata we wszelkiego rodzaju składniki potrzebne do rozwoju Kuby. No i badania, czy nic mu nie, czy nic się nie zmienia. No i odpukać, tak. Jest wysoki, dobrze zbudowany. Ma siłę. Tak, nie wygląda na jakiegoś zabiedzonego chuderlaka.
bez siły właśnie, więc no mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. To nie pytanie, a gratulacje dla mamy za wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi. No bardzo dziękuję. Jak wyobrażała sobie Pani przyszłość swojej córki, kiedy była jeszcze dzieckiem? Pozdrawiam. Zawsze wiedziałam, że moja córka daleko zajdzie, ponieważ zawsze była bardzo pracowita, bardzo ambitna. Już nie powiem, że była też zdolna, ale naprawdę zawsze podziwiałam ją za taką konsekwencję w działaniu i jej marzeniem było skończyć studia za granicą, o czym napisała w liście, chyba na angielskim, w wieku bodajże 12 czy 13 lat. I tak też się stało. Konsekwentnie do tego dążyła i jakby nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Wiedziałam, że osiągnie to, co będzie chciała i dalej tak uważam, że cokolwiek sobie zamarzy, cokolwiek będzie chciała osiągnąć, to ona to zrobi. Dzięki, Małuniu. I teraz gorące pytanie. Czym się Pani zajmuje? Skończyłam prawo i pracuję w banku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jak wspomina Pani ciążę, poród i pierwsze dni z Karoliną? Jakim była noworodkiem? Wow. Nawet ja nie wiem, jakim byłam noworodkiem. Ciąża. Karolinka była dzieckiem zaplanowanym i wyczekanym, więc w ciąży starałam się być osobą bardzo pogodną i żyć normalnie. Poród był krótki, ale bardzo intensywny. Urodziłam Karolinkę naturalnie. Nie będę powiedzieć, bardzo było dużo powikłań, mimo że urodziłam naturalnie. Wcześniej chodziłam do szkoły rodzenia, więc byłam bardzo dobrze przygotowana, oczywiście w teorii, ale później okazało się, że wygląda to trochę inaczej. Znaczy przyszłam do szpitala, wszystko było przygotowane. Potem okazało się, że z jakiegoś powodu poród znacznie został przyspieszony. Nie będę się tutaj wdawać w szczegóły, dlaczego, chyba ktoś chciał pójść do domu. I później oczywiście z tego względu, że poród bardzo został przyspieszony. Ja się zestresowałam. Ty się zestresowałaś. Urodziłaś się co prawda śliczna. Pamiętam, jak pokazali mi cię po raz pierwszy, to po prostu nie wierzyłam, że może być takie piękne dziecko. I naprawdę byłaś taka jak z obrazka, taka po prostu wymarzona. Miałaś taką okrągłą główkę. No, później spędziłyśmy w szpitalu chyba 6 dni. Czemu? Ponieważ miałam wszystkie możliwe powikłania. Ja w związku z tym, że poród mi przyspieszyli, to dlatego te powikłania miały miejsce. Tym niemniej wyszłyśmy do domu, to był sierpień, była piękna pogoda, upały. I przyszedł pan doktor, który przyniósł mi wypis ze szpitala, ponieważ z jakiegoś powodu tego wypisu wtedy nie dostałam. I przeczytał mi, co napisała położna w wypisie pod komentarzem lekarza. Oczywiście wszystko było po łacinie, więc niczego nie rozumiałam. I pan doktor mi przetłumaczył, że dziecko było owinięte pępowiną, która zaplątała się w tak zwany węzeł prawdziwy, co oznacza, że prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się żywe, było bardzo niskie. W związku z powyższym byłam tak się zdenerwowałam, pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że człowiek robi wszystko, żeby było dobrze, edukuje się cały czas i wierzy, że lekarze ufa, i położna tak zrobią wszystko, a potem nagle okazuje się, że no niestety mogło być zupełnie inaczej. No ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło i dalej rozwijałaś się prawidłowo. Karmiłam cię piersią przez rok kalendarzowy. I po roku, tylko? Tak, bo po roku sama stwierdziłaś, że już nie chcesz, znaczy stwierdziłaś. Po prostu zaczęłaś mnie odpychać. Jak ja cię przystawiałam do piersi, to ty mnie odpychałaś. No i okazało się, że już po prostu nie chcesz korzystać z tego rodzaju mleka. No i zaczęłam cię karmić. Czas na gerberki. Zaczęłam cię karmić inaczej, ale ogólnie naprawdę byłaś bardzo grzecznym dzieckiem. Bardzo. Nie robiłam jakichś schiz nocnych. Nie miałaś kolek. Jeżeli się budziłaś, to nakarmienie, jadłaś, szłaś spać. Był moment taki na początku właśnie, kiedy płakałaś, powiedzmy jak miałaś jakiś miesiąc i ja nie wiedziałam, co ci jest, bo tylko przy piersi byłaś spokojna, a jak próbowałam cię odłożyć do łóżeczka na przykład po 4 godzinach leżenia z tobą przy piersi, to ty natychmiast się budziłaś i od razu płakałaś. No ale to był taki moment, jakiś powiedzmy epizod, później było już tylko lepiej. Byłaś po prostu fantastycznym, takim uroczym, pogodnym,
zawsze słodziakiem. Zadowolonym dzieckiem, naprawdę. Byłaś tylko niejadkiem do trzeciego roku życia. Ja nie wiem, to jest w ogóle jakiś absurd. Tak, tak. I z tym jedzeniem to było różnie. Natomiast od trzeciego roku życia, właściwie od momentu, kiedy poszłaś do przedszkola, stwierdziłaś, że wszystko jest pyszne. Jedzenie stało się moją pasją. Tak, od tego momentu, kiedy stwierdziłaś, że jedzenie w przedszkolu jest pyszne, to się już nigdy nie zmieniło. Zawsze było jedzenie pyszne. Wszędzie. Ale to jest prawda, bo ja tak. Zawsze zjadałam wszystko z najgorszych stołówek, prowiantów. Tak. Ja zawsze, wszyscy wybrzydzali, a ja bym zjadła najgorszą kanapkę z pasztetem. W podstawówce jedzenie było pyszne, a Kuba jak poszedł do tej samej podstawówki, to no, mówił, że jedzenie jest obrzydliwe. No cóż. Teraz mamy bardzo fajne pytanie, które jest dosyć długie. Uwaga. Często zdarza mi się, że ktoś na dużych wydarzeniach rodzinnych krytykuje moją dietę jako wymysły. Jak radzi sobie z takimi sytuacjami, jeśli takowe są? Wasza mama. Szkoda mi, że moja musi wysłuchiwać, że powariowałam. I stąd to pytanie. Może macie jakiś patent? Co pani oczywiście, myśli, pani mamo? Oczywiście, że zdarzało się wielokrotnie, że komentarze na temat tego, że nie jecie tego lub tamtego, że pewne potrawy na imprezach rodzinnych na przykład nie są dla Was lub są przygotowane jakieś inne specjalnie dla Was. No oczywiście to się wiązało właśnie z różnego rodzaju komentarzami, ale ja wiem, denerwowało to mnie na pewno. Natomiast, no tak mi się przynajmniej wydaje, że zawsze byłam po Waszej stronie, dlatego że jakby z założenia uważam, że krytykowanie tego, czy ktoś coś lubi lub nie lubi, to jest prywatna sprawa tego kogoś. Najważniejsze, żeby ta osoba nie robiła problemu gospodarzowi danego przyjęcia. No, a my zawsze mieliśmy coś od siebie. No, oczywiście, znaczy, że tak. Rzeczy. Tak, ale na przykład, no nawet jeżeli u babci były, nie wiem, pierogi z kapustą i z grzybami i była, nie wiem, surówka, czy były jakieś buraczki, a oprócz tego było 5 gatunków mięs i nie wiem, zupa ze śmietaną, no to ty jadłaś pierogi i jadłaś tę surówkę i jakby nikogo nie powinno to dziwić. Natomiast najbardziej mnie denerwowały, ale oczywiście też nie komentowałam tego nigdy na głos, tylko mogłam to skomentować, mogliśmy to skomentować w domu, że na przykład były ciasta, które były wegańskie, które się wizualnie nie różniły niczym od ciast, które nie były wegańskie. I tylko dlatego, że były wegańskie, to nikt ich nie chciał spróbować. No. Wręcz komentował negatywnie, ojej, to jest wegańskie, fu, to ja tego nie będę jadł. Więc to mi się nie podoba akurat. Ale to uważam, że świadczy o tych osobach, które to komentują w taki negatywny sposób. Bo na przykład pierogi z kapustą i z grzybami z założenia są wegańskie, jeżeli ktoś nie dodaje jajka do ciasta na pierogi. Tylko się po prostu nie mówi. Tylko się po prostu o tym nie mówi, dokładnie. Tak jak zupa grzybowa na Wigilię, jeżeli jest czysta, niezabielana, to ona też jest z założenia wegańska. Kapusta z grochem też może być wegańska, jeżeli ktoś nie dodaje masła, tylko dodaje olej do tej kapusty. I przez wieki ludzie tak jedli, bo kiedyś w biedzie nie było masła i ludzie zawsze jedli olej, dodawali olej do potraw i te potrawy po prostu były wegańskie, tylko nikt o tym nie mówił i nikt sobie nie zdawał z tego sprawy. Więc takie krytykowanie dla samego krytykowania, tylko dlatego, że coś jest wegańskie, no ale sama wiesz, spotkałyśmy się z taką opinią, że weganie uważają, że są lepsi od innych, bo nie jedzą tak. zwierząt. A tak naprawdę to ci ludzie czują się gorzej. Tak, dokładnie, bo jedzą zwierzęta. No więc można podsumować, że twój patent jest po prostu wziąć głęboki wdech tak. i pozwolić tym ludziom gadać, tak. bo i tak dyskusja z nimi nic nie zmieni. Oczywiście, tak uważam. Zgadzam się z tym. Jakby ja się przestałam przejmować. Słuchaj, jak mamci udało się wychować tak kulturalne, otwarte i ambitne dzieci? To chyba nie jest moja zasługa. To jest chyba po prostu zasługa tych dzieci. Takie są. No kulturalne nie jesteśmy z urodzenia, o ile jesteśmy kulturalni. Kultury uczymy się całe życie, obcując z różnymi ludźmi w różnych okolicznościach. Zawsze starałam się dawać Wam dobry przykład, zawsze starałam się przy okazji mówić Wam o tym, czy ktoś się dobrze zachowuje, czy źle się zachowuje. Ale tak jak powiedziałam, to czy się dobrze zachowujecie, czy jesteście kulturalni, to tylko zależy od Was samych, bo sama wiedza czy samo wychowanie rodziców pewnych rzeczy no, nie jest w stanie narzucić. Mhm. Tylko Wy musicie, obserwując, wyciągać wnioski i wiedzieć, że w danej sytuacji należy się zachować tak, a nie inaczej, że trzeba szanować starszych, ustąpić pierwszeństwa czy miejsca w autobusie na takiej zasadzie. No tak, ale to na pewno Wy nam zaszczepiliście. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć a propos tego punktu, że otwarte dzieci...
to jeżeli mogę dorzucić swoje 3 grosze, to ja uważam, że na pewno to, że byliśmy zawsze zapisywani z Kubą na różne zajęcia dodatkowe. I to jest, uważam, ważna rzecz, którą warto powiedzieć jako taką radę dla rodziców przyszłych, że przez to, że chodziliśmy na różne zajęcia, próbowaliśmy różnych rzeczy, też mieliśmy większą ciekawość nowości, jakby rozwijania się i też poznawaliśmy nowe osoby, więc to nas w jakiś sposób otwierało i też właśnie ja uważam, że ogromny wpływ miała na moje życie nauka języków, to, że właśnie wysyłaliście mnie na różne wymiany czy tego typu atrakcje, bo to napędza tę ciekawość świata, bo poznawaliśmy w kółko nowe rzeczy. Ja przecież jako dziecko próbowałam wszystkiego, jakby wszystkich możliwych, grania na pianinie, gitarze, siatkówki, pływania, tenisa, jazda, pływania, łyżwy, lekcji śpiewu, nie wiem co jeszcze. Znaczy, ja coś jeszcze chodziłam. Nie wiem. Ty mi powiedz. Tańce. Milion rodzajów tańców przez całe życie. I właśnie dzięki temu nie nudziłam się, nie siedziałam i nie gniłam po prostu w domu, tylko zawsze coś się u mnie działo. Też zajęcia właśnie językowe. Tak, przede wszystkim aktywność po szkole. Żeby dziecko, które przychodzi po szkole, nie siedziało w domu każdego dnia, tylko żeby miało właśnie takie innego rodzaju aktywności, bo one przede wszystkim pobudzają zainteresowanie, ale też właśnie taka umiejętność pracy w grupie, obcowania z rówieśnikami, sztuka kompromisów, bo w grupie wiadomo, różnie. Bo z rodzeństwem też różnie. Różnie jest, tak, i z rodzeństwem też jest różnie. No a to, co jest w dzisiejszych czasach najważniejsze, to żeby dziecko się nie nudziło, żeby właśnie to potem się nie przekładało na siedzenie w kółko przed komputerem, granie albo oglądanie jakichś, powiedzmy, no niekoniecznie właściwych rzeczy. I myślę, że to Was też ukształtowało, że właśnie taka głównie obcowanie z rówieśnikami w grupie, na tych zajęciach właśnie grupowych, to jest na pewno kluczowe. Później wyjazdy na różnego rodzaju kolonie, obozy. No wiem, że nie wszystkie dzieci na przykład chcą jeździć. Są dzieci, które nie chcą jeździć na tego rodzaju... Zmuszać! Ale wy akurat chcieliście, więc nie trzeba było was zmuszać. Ja nawet bardziej chciałam. Tak, zawsze chcieliście. Kuba, no tak, on na pewno mniej niż ty. Ty byłaś zawsze chętna, o. Można powiedzieć o tobie, że byłaś taką... Na siłę mnie. Byłaś taka chętna aktywistka. Tak zostało. Ale jeszcze, no a propos kultury, to uważam, że to jest w największym stopniu, powiedz. Właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo często, a właściwie prawie zawsze, zabieraliśmy was ze sobą. Czyli na przykład jak szliśmy do znajomych, którzy mieli dzieci, to szliśmy z wami, niezależnie od tego, ile mieliście lat. Tutaj może nie będzie to zbyt może popularne, może będę za to skrytykowana, ale generalnie nawet jak szliśmy do znajomych na przykład na kolację, gdzie siedzieliśmy do, nie wiem, do 12 w nocy czy do 1 w nocy, wy zasypialiście z dziećmi tych znajomych na przysłowiowej kanapie, na przykład na przysłowiowej kanapie i my was w nocy zabieraliśmy do samochodu i was zabieraliśmy do domu, szliście spać. Oczywiście, że tam u tych znajomych zasypialiście powiedzmy około 9, tak, więc nie siedzieliście z nami przy stole, ale generalnie byliśmy razem. Także to nie było tak, że my wychodziliśmy w sobotę wieczorem, a wyszliście do dziadków. Chyba, że oczywiście była jakaś impreza taka, no powiedzmy, to była dla mnie proszona. Tragedia. Tak, no to wiem. I to wtedy szliście do dziadków. Natomiast, czy tam, nie wiem, powiedzmy Sylwester, czy jakieś inne przyjęcie. Natomiast takie zwykłe spotkanie koleżeńskie nas z naszymi znajomymi, to właśnie było tak, że dzieci były z nami. I może to też jakby widzieliście, tak, jak się zachować przy stole, jak my się zachowujemy przy stole, jak jemy, tak, że jemy, co jemy, w jaki sposób się zachowujemy jedząc. No, dzieci to bacznie obserwatorzy. Tak, dzieci to obserwują i wydaje mi się, że to jest dla nich dobre. Znaczy w ogóle też mam wrażenie, że to, co było u nas ważne, to, że nigdy nie było czegoś takiego, że dzieci to, wiesz, tak. Dzieci sobie. Tylko wszystko właśnie to, co powiedziałaś, że wszystko robiliśmy razem i przez to też jakby to nas jednoczyło, bo myślę, że to się pojawia w wielu rodzinach, że właśnie, o, to jest stolik dla dzieci. Tak, tak. U nas tak nie było. Tak, teraz dzieci jedzą, a my zjemy potem, dzieci pobawią się, tylko u nas zawsze było wszystko razem i nie też, że my byliśmy jakimiś starzy malutcy, tak, że znowu udawaliśmy, że jesteśmy dorośli, tylko po prostu nigdy nie czuliśmy się przez dorosłych traktowani z góry. I ja to bardzo sobie zawsze ceniłam, że do wszystkich waszych znajomych mówiłam po imieniu, że oni wiedzieli dużo na mój temat, mogliśmy sobie rozmawiać, tak jakbyśmy byli kumplami. I to nauczyło nas, myślę, dużo takiej właśnie dojrzałości, takiego obycia. Tak też uważam. I tak samo właśnie jedzenie, tak zwanego dorosłego jedzenia. Zawsze było jedzenie
Dla wszystkich. Dla wszystkich to samo. Nigdy nie było tak, że było jedzenie dla dzieci, albo oni tego nie mogą, albo tu są grzyby, albo tutaj jest coś zbyt pikantne. Nie, po prostu były jakieś potrawy, zarówno w naszym domu, jak i w domu naszych znajomych, które były po prostu dla wszystkich. Jeżeli coś ci smakowało, to jadłeś, na przykład słynne moje tortille z kurczakiem i tam z sosem ostrym, które były mega ostre, ale jeżeli dzieci chciały, to oczywiście jadły. I udawało się, zalane śmietaną. Dokładnie, były zalane śmietaną, twarogiem, pamiętam, bo do tego były takie dodatki, żeby zniwelować tę pikantność. Ale właśnie to, że wszyscy jedliśmy razem, że nie było, że dla dzieci to były jakieś inne dania, a potem siadają dorośli i dorośli jedzą dopiero dania dorosłych, tylko wszyscy siadaliśmy razem. Dzieci później szły się bawić, a my sobie dalej biesiadowaliśmy. I myślę, że to też budowało taką naszą więź i budowało właśnie sposób waszego zachowania w grupie. Postrzegania rodziny. Tak, postrzegania rodziny, postrzegania znajomych, bo ci nasi znajomi, no to była też taka nasza rodzina druga. Także myślę, że to jest kluczowe właśnie w takim przebywaniu dorosłych z dziećmi. Ale musisz też powiedzieć właśnie o posiłkach domowych. Posiłki domowe zawsze spożywaliśmy wspólnie. Może całe nie, życie. Tak, moje. Całe życie. Oczywiście nie mówię tutaj o śniadaniach w dzień powszedni, bo to było absolutnie niemożliwe, gonitwa. Bo to była jedna wielka gonitwa. Tak? Natomiast do jednego posiłku w czasie dnia zawsze siadaliśmy razem i to był taki obiad, który jedliśmy w porze kolacji, ale był to klasyczny obiad. I powiedzmy jedliśmy go albo o 6, albo o 7, albo nawet i o 8. Nieważne, która jaka była godzina, ale ważne, że go jedliśmy. Oczywiście wy byliście już po kilku innych obiadach. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że u mnie było bardzo powszechne, że zjadłam sobie obiad w szkole, potem u babci, potem w domu. Tak było przeważnie. Także zawsze staraliśmy się usiąść do takiego wspólnego obiadu i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby stworzyć sobie taki rytuał domowy, że nie, że dzieci przychodzą do domu, tak, i każdy z nich ma w lodówce do podgrzania zupę czy ja drugie tak danie. Nigdy w życiu nie zrobiłam tak, całe moje życie. No. No bo oczywiście, że dzieci przychodziły do domu i coś sobie jadły, jak już były starsze, tak, jak nie chodziły do babci, to wtedy przychodziliście do domu i coś tam sobie kanapki. Jedliście, tak, ale zawsze ten obiad w porze kolacji był taki rodzinny i siadaliśmy do niego razem i jedliśmy i wtedy sobie rozmawialiśmy i mieliśmy okazję pobyć ze sobą chociaż przez chwilę, bo w tygodniu było to naprawdę trudne. Dopiero w weekend, tak, w weekend to już łatwiej standard. Było i to był standard, że i w sobotę i w niedzielę już tych posiłków było więcej, które jedliśmy razem, ale muszę to podkreślić, zawsze jedliśmy razem. Nie było tak, że śniadanie, ktoś wstaje rano, robi sobie, idzie na górę do pokoju czy zamyka się w pokoju i je sobie chrupki czy jakieś inną grzankę. Tylko zawsze staraliśmy się siadać do śniadania razem, do obiadu razem, do kolacji właśnie w weekend. I uważam, że to jest bardzo ważne i to każdemu polecam. I teraz też tak jest, nawet jak ty wstaniesz sobie o 8, a Kuba będzie spał do 11, tak. To i tak jest tak. Czekane. Tak. I jeszcze jedna rzecz a propos, tu mówiliśmy bardziej o tej stronie kultury i otwartości, ale tam jeszcze był ten czynnik ambicji. I tak przyszło mi do głowy, że to, co mogło w nas zaszczepić taką ambicję, to po pierwsze to, że zawsze właśnie podkreślaliście, jak ważna jest ciężka praca i solidność. I moja mama zawsze mówiła, wszystko, co robisz, rób dobrze. I ja nie pamiętam, żebym sobie jakoś tak to często powtarzała, ale mam wrażenie, że ty na tyle regularnie to mówiłaś, że dla mnie to było oczywiste, że jak już się za coś zabieram, to robię tak, jak najlepiej potrafię. No nie mówię, że od razu tak po prostu wykończę się w tym procesie, tylko po prostu jestem solidna. I to pierwsza rzecz, a druga, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że nie ma w tym nic złego, że jakby wszystko, co Wam się udało osiągnąć w życiu, osiągnęliście sami. Tak. I nikt Wam w tym nie pomógł, nikt Wam nie dał jakiejś drogi na skróty. I ja też byłam z Wami przez większość tej drogi i widziałam, jak ona ewoluowała. I mogłam obserwować to, że właśnie dzięki temu, że pracujecie, dbacie o dom, jesteście w stanie żyć coraz lepiej. No i inaczej nikt wam, no z nieba wam to wszystko nie spadnie, więc ja zawsze wychodziłam z założenia, że to jak ja sobie zapracuję na moje życie, to będzie to jak ono będzie wyglądało, a nie że no zawsze myślałam o tym, że może spotkam jakiegoś księcia nadal wszystko tak myślę tobą. Jak coś to czekam na wiadomości ale opcja pierwsza jest taka, że jednak dam radę sama to zgadzasz się? Się z tobą zgadzam, tak świetnie Katarzyno, właśnie moja mama ma na imię Kasia, jakby ktoś nie wiedział, bo nie przedstawiłam Cię na początku, ale może Cię przedstawię w moim wstępie, który nagram potem. Jak Twoja mama postrzega Twoją działalność internetową? Co o tym sądzi? Czy Cię ogląda i kibicuje?
Może zacznę od końca. Kibicuję jak najbardziej, z całego serca, ale nie oglądam. I tu się przyznaję, bez bicia, że nie oglądam. To jest bardzo ciekawa kwestia, uważam. Możemy to też zanalizować. Tak, możemy to zanalizować, aczkolwiek nie wiem, czy analiza mi się uda, bo oczywiście pójdę tutaj na łatwiznę i powiem, że nie mam swojego komputera. Tak, to jest poza twoimi możliwościami. Nie mam swojego komputera w domu, w związku z powyższym jakby jestem trochę odcięta od świata wirtualnego, w tym do osiągnięć mojej córki. Dobra, jest mi trochę wstyd, oczywiście, nie powiem, że nie, bo czasem w pracy jakaś koleżanka... Koleżanki mnie oglądają tak, czasami. Powiem, a wiesz, słuchałam albo oglądałam Karolinkę, a ja udaję, no tak, 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 oczywiście, ponieważ ja oczywiście wiem, co się dzieje, bo Karolinka mi mówi, opowiada mi, z kim nagrała wywiad, albo co się dzieje u niej na kanale, no ale jakby faktycznie przyznaję, że ja tego nie słucham ani nie oglądam. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, znaczy, może tak, część mnie ma z tym taki mini problem dla zasady, jak to ja, natomiast ogólnie to jakby mi to nie jest potrzebne do szczęścia, żebyś to oglądała, w sensie jakby nie potrzebuję twojej aprobaty w tym, bo to jest jakby moja rzecz. A po pierwsze, to wiele rzeczy już i tak wiesz, bo ja często, znaczy może inaczej, ja cię zalewam informacjami cały czas. I właśnie miałam taką rozmowę ze znajomą innego dnia, że właśnie jej rodzice oglądają wszystkie jej tam, czy też podcasty, czy tam właśnie filmy, bo właśnie dzięki temu wiedzą, co u niej słychać, a dlatego zdziwiło ją, że ty nie oglądasz moich jakichś tam treści. Tak, a w moim przypadku to, jak ja dzwonię do ciebie przynajmniej dwa razy dziennie, jeżeli jestem, albo zazwyczaj częściej, jeżeli jestem poza domem, to ty totalnie wiesz, ja wiem, wszystko, co się wydarzyło każdego dnia, co jadłam na każdy posiłek i z kim się spotkałam. Więc jakby jeżeli chodzi o jakieś tam weekly vlogi z Edynburga, to to było absolutnie, równie dobrze mogłabym puszczać jako podcast nasze rozmowy. To było więcej szczegółów. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy właśnie w podcastach, no to zawsze wiesz właśnie, kto jest moim gościem i albo od razu ci zdradzam, co się dowiedziałam ciekawego, albo to są jakieś takie tematy, które na przykład nie interesują cię w jakimś takim wnikliwym stopniu, także mnie to w ogóle nie przeszkadza, aczkolwiek czasami są takie momenty właśnie, że ktoś coś skomentuje i ty mówisz, ale skąd oni to wiedzą? I tak, no wiesz mamo, jakby powiedzieć, mówiłam o tym w filmie, tu mówisz o takich rzeczach w filmie. Tak, bywa, że jestem tam bez make-upu i w piżamie. Ale kontynuując odpowiedź na to pytanie, tutaj właśnie było, jak postrzegasz moją działalność? Co o tym sądzisz? Czym ona dla ciebie jest? Sama jestem ciekawa, co pani powie. To znaczy, to jest twoje życie i ja wiem, że to jest wszystko to, co robisz, wynika z twojej wielkiej pasji i z twojej takiej chęci takiego dobrego życia, może tak powiem. I wiem, że wszystko to robisz, że wszystko, co robisz, jest takie bardzo przemyślane i wiem, że to cię uszczęśliwia i to jest dla mnie takie kluczowe, że robisz na pewno to, co kochasz i jesteś w tym miejscu, w którym chciałaś być. I myślę, że wiele rzeczy jeszcze jest przed tobą. Masz tyle planów i tyle takich pasji, marzeń i wierzę, że to wszystko zrealizujesz. I ja ci z całego serca kibicuję, bo mam przekonanie, że to jest coś bardzo dobrego i coś bardzo ważnego. I zazdroszczę ci w ogóle, że masz taką pasję i że jesteś taka konsekwentna w tym wszystkim, co robisz. Bo ja bym chyba taka nie umiała być. A powiedz mi, czy jak zaczynałam sobie nagrywać, że wiedziałaś, że coś tam wrzucam, nie wiem, w liceum, dajmy na to, to myślałaś, że to się tak rozwinie, że to będzie tyle trwało i że będę jakby dalej to traktowała jako takie zadanie na pełen etat właśnie w czasie studiów i po studiach? To znaczy na początku na pewno myślałam, że to jest jakaś forma wyrażenia ciebie, że ty po prostu to lubisz, to ci sprawia frajdę. Tak też było. Tak, bo tak było. Natomiast jest. Później, że to przyjmie taką formę i że to będzie aż na taką skalę, to w ogóle nawet nie miałam takich przemyśleń ani takich marzeń. No ale tak się stało, więc ja się bardzo cieszę, bo wiem, że ciebie to cieszy, więc skoro ty jesteś zadowolona, to ja tym bardziej. No ty jesteś słodziakiem. Czy smakują pani dania kuchni wegańskiej przyrządzane przez Karolinę? No oczywiście. I ja dodam jeszcze ten, czy jakieś konkretnie? Wszystko. Wszystko, co robisz, jest pyszne. Teraz ten tydzień, jak wróciłaś z Edynburga i gotowałaś w domu codziennie. Ale pytanie, czemu gotowałam codziennie? Czemu gotowałaś codziennie? Tak. Dlatego, że nagrywałaś swojego e-booka
Pisałam, no. Pisałaś e-booka i te dania testowałaś do na was. E-booka na nas i robiłaś zdjęcia. I wszystko było pyszne, naprawdę. W ogóle nie umiałabym powiedzieć, jesteś bardzo dobrą reklamą. Nie umiałabym powiedzieć tak, że coś mi nie smakowało, bo naprawdę wszystko było bardzo dobre. Zresztą jakby rozwijasz się w tej dziedzinie, bo no nie oszukujmy się, zawsze ja dominowałam w kuchni. Ja też raczej początki były takie średnie mojego gotowania. Jak sama sobie gotowałam, to było takie bez szału kompletnie. No, ja zawsze lubiłam gotować i pewnie też trochę tak nie dopuszczałam nikogo do kuchni. Nawet nikt nie chciałby być dopuszczony, chce się jeść twoje jedzenie. Tak, no może tak, więc jakby tutaj nie miałaś zbyt dużego pola do popisu i teraz przyznam szczerze, to było bardzo fajne, że mogłam przyjść z pracy i czekał na mnie obiad. Powtórzymy to. Będzie druga część. Nie wiem, żartuję. I to było naprawdę bardzo, bardzo fajne, szczególnie, że to były dania inne niż te, które ja gotuję. Zresztą ja tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem kucharką bardzo odtwórczą. I gotuję zawsze z przepisu. Rzadko kiedy coś tam zmieniam, chyba że zamieniam śmietanę normalną na jakąś. Weganizujesz. Tak, chyba że je weganizuję. Natomiast ty jesteś bardzo taką kucharką twórczą i dziką. Taką bardzo właśnie powiedziałabym nowoczesną i potrafisz ugotować, że tak powiem, coś z niczego, i teraz, mówiąc kolokwialnie. I wiem, co teraz możesz przytoczyć jako przykład, co powiedziałaś mi przedwczoraj chyba. Nie zapomnę, jak miałaś ochotę na... Tak, jak miała ochotę Karolinka na ciastka. W ogóle na coś słodkiego. O, może tak. Na coś słodkiego. Boże, mamo, coś słodkiego. No nic nie ma. No i otworzyła po prostu lodówkę, szafkę i powiedziała, dobra, to ja upiekę ciastka. I po prostu z niczego, oczywiście kolokwialnie rzecz ujmując, zrobiła ciastka, które były pyszne. Oczywiście mi nie smakowały, Karolce nie smakowały. Uważam, że najlepsze są ciastka gryczane, które są w e-booku. Ale te ciastka, które zrobiłaś wtedy, były dla mnie, no były pyszne, bo ja bym w życiu czegoś takiego nie Ale wiesz mogła dlaczego? Zrobić. Bo ty nigdy nie robiłaś ciastek. No, zauważ, to przyszło mi do głowy, że nigdy nie było tak, że pieczemy ciasteczka. Tak, ciasteczka i se maczamy w mleku. W ogóle takiej mody, więc dla ciebie jakby zrobienie ciastek to nie jest takie... Ty jesteś po prostu taką kreatorką. Potrafisz naprawdę, no hitem jest, mamo, za dużo rzeczy jest w lodówce, to ja jutro zrobię obiad z resztek, które są w lodówce. Myślę, Boże, jak to jest możliwe? I potem przychodzę do domu i jest danie pełne naszych warzyw, które były w lodówce. Pewnie jak była ta taka zapiekanka makaronowa z sosem serowym, który zrobiłam z ziemniaka i z marchewki. Tak. Jezus, to było takie dobre. No, bardzo skromnie, że tak powiem. Ale to byłam, bo ja zawsze, bo to jest tak, że ja naprawdę nie spodziewałam się, że to wyjdzie spoko. I jak to wyjdzie dobre, to ja jestem w szoku. Ale myślę, że ostatnie danie, które ci najbardziej smakowało, to były kopytka w sosie serowym. Tak, kopytka w sosie serowym i ta zapiekanka z porami. Tak, i to wszystko jest w e-booku. I to wszystko jest w e-booku, ale reklamy robimy. No, ale to jest naprawdę takie dobre. I też lubisz owsianeczki. Oj tak, bardzo lubię, chociaż nigdy nie lubiłam. W ogóle jako dziecko nie znosiłam w ogóle zup mlecznych i takich śniadań słodkich. Ale to wiesz dlaczego? Bo wy zawsze mówicie, że to jest niedobre. Ale w ogóle nie jedliśmy, kiedy jedliśmy słodkie śniadania, zauważ, bo ja nigdy nie lubiłam słodkich kanapka śniadań. Tylko dokładnie jedliśmy różne wytrawne śniadania. Już nie wspomnę jakie. Paróweczki. Właśnie. Z boczkiem. Z no jajeczniczka też była. Tak. No ale raczej to były wytrawne śniadania. Tak. Słodkie, no to chyba, że chałka z miodem albo z dżemem, tak? No, lub taka, w moim przypadku chałka z masłem i serem. Na przykład. Ale właśnie owsiankę odkryłam właśnie dzięki tobie. I naprawdę owsianka mi bardzo smakuje. I nawet jestem zaskoczona, że może mi takie słodkie śniadanie smakować. Następne pytanie. Pani mamo, poczekaj. Dlaczego, słuchaj, to jest pytanie życia. Dlaczego nie jest pani weganką? Kwestia podejścia czy upodobań? Nie do końca rozumiem, co znaczy kwestia podejścia czy upodobań, ale może dlaczego nie jest pani weganką? I czy nie jest pani weganką? No nie jestem weganką, dlatego że jak... Mówisz teraz ciszej, mamuja. Nie jestem weganką, bo chyba mam słabą wolę, silną wolę, tak, słabą, silną wolę. Myślę, że... ciężko byłoby mi się tak zadeklarować, tak na 100%, tak, że czegoś nie jem. Aczkolwiek staram się jeść bardzo mało produktów pochodzenia zwierzęcego. I to nie jest aż tak trudne w Twoim przypadku. Tak, nie jest to aż tak trudne. Myślałam, że to będzie o wiele trudniejsze, dlatego że byłam bardzo mięsożerna, zresztą tak jak i moje dzieci, więc wiem, że jest to możliwe patrząc na nie. I teraz, jak już powiedzmy od tych prawie 4 lat Karolinka jest weganką i ja coraz mniej gotuję, właściwie prawie w ogóle nie gotuję, można powiedzieć, odkąd Kuba jest weganinem, to nie gotuję w ogóle w domu mięsa, nie kupuję mięsa. Natomiast jeszcze sama, no to jem tak oczywiście jajka, tak, sery. Ale już w domu praktycznie nie ma nic takiego na początku. Znaczy, no, jeszcze nie ma mięsa, nie ma mięsa i nie ma ryb.
Czasem kupię sobie, powiedzmy, jakąś rybę, ale taką, no nieważne, no, w każdym razie, no czasem rybę zjem, ale boję się po prostu takiego zobowiązania, żeby tak powiedziała sobie, no to jestem weganką. No to po prostu chyba nie jestem jeszcze gotowa na coś takiego. Plus też jakby procentowo to jakby zliczyć te wyjścia do restauracji. W ogóle zazwyczaj jak idziemy do restauracji, to i tak idziemy do wegańskiej. Od tego zacznijmy. No tak. Więc jeżeli już raz na jakiś czas wybierzesz się do innej, to tam zjesz może coś mięsnego. Tak samo w przypadku jakichś świąt, ale tak generalnie, no to tego można powiedzieć, że jesteś taką domową wegetarianką. No, to na pewno. Tak. Plus ja uważam, że właśnie robisz tak dużo, że nie wiem, czy kogoś to obchodzi, ale na przykład mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo dla mnie najważniejsze jest to, dlaczego ktoś dokonuje pewnych wyborów, czy właśnie się deklaruje. I w sytuacji, w której właśnie widzę Twoje duże zaangażowanie w takie życie bardziej eko, myślenie o tym właśnie, jaki wpływ ma przemysł mięsny na naszą planetę i to, jaki ma wpływ na nasze zdrowie, i widzę i czuję, że to do Ciebie przemawia, to wiem, że to, co robisz, to jest maksimum właśnie Twoich możliwości. Ty się jesteś szczęśliwa, nie czujesz, że to jest jakieś męczące, uwłaczające i możesz z tego, możesz tak żyć i to jest dla Ciebie przyjemne. A jak wiem, że właśnie ta strona etyczna nie do końca do Ciebie przemawia, to ja bym na przykład nie chciała, żebyś czuła presję, że ja na Tobie w jakiś sposób wymuszam to, żebyś tak żyła. Wolę, żebyś żyła w zgodzie ze sobą, bo tak jak mówię, ja przez praktycznie 19 lat życia jadłam mięso, miałam wiele myśli takich prowegetariańskich w trakcie, ale zawsze myślałam, podziwiam tych ludzi i biedne zwierzęta, ale to nie dla mnie, dopóki nagle coś mi nie strzeliło do głowy, więc na jakiej podstawie miałabym wymagać od kogoś, kto tego nie poczuł, że będzie tak żył. Więc w razie wątpliwości jak najbardziej wspieram Twój domowy wegetarianizm. Cieszę się. Co robimy w trybie jakby obecnym teraz, że mamy tak cudowny kontakt? Bardzo Wam tego zazdroszczę. Czyli co Twoim zdaniem w takim naszym życiu na ten czas sprawia, że ten nasz kontakt jest dobry? Po prostu lubimy być ze sobą. Lubimy spędzać czas w podobny sposób. Lubimy jeść. Lubimy jedzenie zbliża. Chodzić do kina. Lubimy oglądać filmy. Lubimy podróżować. Lubimy spacerować. Lubimy zumbę. Więc jest wiele... Lubimy podróże. Już powiedziałam, tak? Podróżować. No tak, cię słucham. Tak. Więc myślę, że po prostu to, że interesują nas te same zagadnienia w kwestii bycia razem, spędzania czasu razem, to nas po prostu łączy. I też rozmowa. No, rozmowa, to, że zawsze no, sobie okazji, mówimy tak. O wszystkim, mówimy o swoich uczuciach, jak coś nam się nie podoba, to teraz to mówimy, nie ma czegoś takiego, że mama coś powie i ja stwierdzę, że mi się to nie podoba i pójdę sobie, tylko nie. Konfrontacja nie, od razu jest na bardzo. Ale nie, totalnie właśnie myślę, że to, ale to też jest, wiesz, sprytne właśnie, żeby sobie tak wychować dzieci, żeby lubiły te rzeczy, co ty lubisz. Ja się upewnię, żeby moje dzieci lubiły spędzać czas tak jak ja. Ale to jest... Wtedy będą moimi komputerami. Ale to przypadek jest, tak? No bo skąd ja mogłam wiedzieć na przykład, że ty będziesz lubiła oglądać filmy? I to jeszcze Boże, takie filmy... to jest filmy, bardzo ważny temat. No właśnie, jeszcze to takie filmy na przykład, które ja też lubię oglądać. To jest bardzo, bardzo pedagogiczne, bo mnie bardzo rozbawiło, jak powiedziałaś wcześniej, że... Może to nie było dobre, że zasypialiśmy u znajomych. Ja myślałam, że powiesz, że może to nie było dobre, że w wieku 10 lat oglądałam z Tobą Seks w Wielkim Mieście i Beverly Hills 90-210. Wiecie, jakbyś była jakąś w ogóle tej bezpruderyjną tą, ale nie. Po prostu mama lubiła te seriale, a ja sobie chillowałam. Przy okazji, tak, byłaś tam. Ale oprócz tego miałam przyjemność obejrzeć bardzo wiele klasyków kina od najmłodszych lat i to jest ogromna rzecz, która nas połączyła i powiem, wręcz to był nasz główny sposób spędzenia razem czasu. I ja dzięki temu w ogóle obejrzałam większość filmów, tylko że najlepiej jak teraz ktoś się mnie pyta, co sądzę o jakimś filmie, to mi się wydaje, że on mi się podobał, ale miałam na przykład 11 lat, jak widziałam jakieś tam Skazanie na Shawshank i nie wiem, czy ta moja opinia jest jakaś szczególnie miarodajna obecnie, ale na pewno właśnie też właśnie wiele się nauczyłam tej ciekawości i otwartości dzięki kulturze, właśnie dzięki kinie i filmom. I to jest, uważam, bardzo ważne, żeby pokazywać dzieciom dzieła sztuki, które są ważne, które są poważne, ale też niekoniecznie, które mówią o takich życiowych sprawach, bo to mnie też bardzo, myślę, ukształtowało, że zawsze oglądałam te rzeczy, że nie oglądałam jakiegoś badziewia sama, tylko właśnie mówiliśmy o Beverly Hills 10210. No nie, tak. Ale generalnie Beverly dużo Hills, dobrego tak. kina. Tak, dużo dobrego kina, ale tak jak powiedziałam, nie miałam pewności, że akurat ty też będziesz się tym interesowała i że to też będzie, tak, i że to też będzie twoim hobby w tej chwili. Po prostu tak się stało. Chodziliśmy też do teatru i też lubisz chodzić do teatru, ale na przykład do opery już niekoniecznie, tak? Może jestem jeszcze za młoda. Może jesteś jeszcze za młoda, natomiast do wszystkiego, no jakby trzeba próbować,
żeby dzieciom pokazać całe spektrum różnych rodzajów, tak, możliwości aktywności i one na pewno sobie coś z tego wybiorą. Akurat tutaj się tak stało, że lubisz to, co lubię ja. Na przykład no, ty też biegasz, no ja akurat nie biegam, tak? Więc jakby... No ja nie biegam z powołania. No ja wiem, ale akurat bieganie... Byłam bardziej zawsze taka sportowa. Tak, ty byłaś zawsze bardziej sportowa, ale to też było moim marzeniem, żebyś była sportowa, dlatego że ja nigdy nie byłam sportowa, bo jestem jedynaczką i rodzice się zawsze panicznie o mnie bali, w związku z tym woleli, żebym siedziała w domu. I pachniała. No, i pachniała. W związku z powyższym nauczyłam się jeździć na nartach wtedy, kiedy ty zaczęłaś się uczyć jeździć na nartach, więc już byłam bardzo dużą dziewczynką. Także myślę, że tutaj i ja właśnie chciałam, żebyś, no ty głównie, była inna, tak? Żebyś umiała pływać, żebyś umiała jeździć na nartach, na łyżwach, na rowerze, żeby po prostu różne te aktywności nie były ci obce, żebyś nie była taką kaleką jak ja. To już za samokrytyka. No tak, no nie umiem pływać. Na nartach jeżdżę jak jeżdżę. No dobrze, że jeżdżę. No ale także to są ale takie... Ale to jest zabawne właśnie, że ja zupełnie nie miałam w sobie takich obaw, że byłam od razu chętna do tych rzeczy. Przyniosę do Kubunia. Tak, Kubunio był taka mówiliśmy o niego zawsze cykoria, bo on się po prostu wszystkiego bał. Teraz oczywiście tak już nie jest, jest teraz prawdziwym byczkiem. Ale jak miał 3 lata... Obśmiał się, bo on tutaj jest. Jak miał 3 lata i zaczął uczyć się jeździć na nartach, ja patrzyłam, jak on to robi, to pomyślałam sobie tak, Boże, no to jest nie wypisz, wymaluj ja. On się tak wszystkiego bał, panicznie. Mówi się, że dzieci nie mają wyobraźni i że się niczego nie boją, a on jak widział, że ktoś zjeżdża z takiej wysokiej, stromej góry, to tak patrzył i mówi tak, no ja stąd na pewno nigdy nie zjadę. I pomyślałam sobie, Boże, on jest jak ja. Czemu on ma takie przemyślenia? Przecież on nie powinien mieć takich przemyśleń. No ale udało się pokonać ten strach i teraz już nie boi się jeździć na nartach. Ale też jeszcze jedna rzecz, że zawsze wyjeżdżaliśmy razem na wakacje. Że też tak. Nie było tak, że są wakacje, wy na obozy, a rodzice tak. W podróż poślubną. Teraz jest bardzo fajne pytanie. Tego się nie spodziewasz. Czy twoja mama śpiewa lub śpiewała w przeszłości? Kiedyś we vlogu świątecznym słyszałam. Bardzo ładnie. Kocham śpiewać. Kocham śpiewać, zawsze śpiewałam. W szkole należałam do chóru. W ogóle pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny. Zarówno rodzina mojego taty, jak i mojej mamy bardzo lubi śpiewać i przy różnego rodzaju okazjach, czy to były święta Bożego Narodzenia, czy jakieś imieniny, zawsze śpiewaliśmy i zawsze było to naprawdę, zawsze był to bardzo ładny śpiew na wysokim poziomie. I zresztą nawet teraz miałaś okazję na pewno kilkakrotnie słyszeć. Na właśnie przy okazji jakichś spotkań rodzinnych. Dalej śpiewamy i ja bardzo to lubię. Mało tego, z naszymi znajomymi, znaczy z moimi znajomymi. No widzisz, z naszymi, bo tak, jak wyjeżdżamy na przykład do Partenczyn i tam mamy okazję śpiewać przy ognisku, nasz kolega gra na gitarze, to wtedy no, jestem, że tak powiem, w swoim żywiole, bo uwielbiam to robić i nawet tutaj będąc powiedziałam, że dokładnie, się zapiszę do jakiegoś chóru. Bardzo, bardzo aktualne pytanie. Tak, ponieważ bardzo lubię śpiewać i często sobie podśpiewujemy. Tak, śpiewamy w ogóle wszyscy też w roku. Tak. I to jest dobry moment, żeby ogłosić, że na jesieni wychodzi debiutancka płyta. Przedsprzedaż rusza już niedługo. Nie no, może kiedyś, słuchaj. Kto wie, twoja kariera się zaczyna. Czy ma Pani ulubioną wegańską restaurację w Łodzi? Bo tutaj właśnie nasza słuchaczka chciałaby zabrać swoją mamę. Polecam Tel Awiw. Jesteśmy wierni. Tak, bardzo pyszna kuchnia i naprawdę, co prawda byłam tam 3 razy, ale za każdym razem jest przepysznie. Jak poradziła sobie Pani z długimi wyjazdami Karoliny za granicę? Też dzisiaj o tym mówiłyśmy. Ciężko było, ale najtrudniej chyba poradziło, chociaż właściwie za każdym razem było ciężko, ale ten pierwszy wyjazd na studia do Edynburga to było dla mnie coś strasznego, mimo że wcześniej Karolinka była 1,5 miesiąca w Londynie, więc jakby już miałam ten przedsmak jej nieobecności, ale co innego jest mieć taką świadomość, że ktoś wyjeżdża na wakacje i wróci i będzie dalej tak jak kiedyś, a ten wyjazd na studia, no to już było takie zamknięcie jakiegoś etapu, że już wiedziałam, że już nigdy nie będzie tak samo i to mnie bardzo jakoś tak przygnębiało. Pamiętam, jak właśnie wyjechała, to no bardzo, bardzo było mi ciężko sobie poradzić ze sobą i w ogóle z taką pustką, ale później, no to jak wiemy, tak, życie toczy się dalej i w momencie, w którym jakby
wiedziałam, że ona jest tam, gdzie chciała być, aczkolwiek może nie do końca była zadowolona z tego życia, z tego życia na początku, to jednak wiedziałam, że ona to robi dlatego, że tego chce i że jest szczęśliwa i że tak musi być. Pogodziłam się z tym. Później jak już wróciła na wakacje, pamiętam pierwsze wakacje, 4 miesiące w domu, wow, i potem znowu rozłąka, znowu wyjazd na drugi rok, to też przeżywałam to. No ale odwiedzałyśmy się, tak, więc już nie było... Mieliśmy różne nasze wypady. Nasze wypady. I byłam w Edynburgu i byłyśmy razem w Barcelonie. Także naprawdę bardzo, bardzo przyjemny czas. No aczkolwiek już takie pożegnanie z dzieciństwem, z tym, że jest w domu i że jest jakby zależna też ode mnie w jakiś sposób, że to minęło. No ale każdy etap jest inny i trzeba się cieszyć z każdego etapu w życiu. A teraz jak się czujesz z tym, że skończyłam studia? Ale jestem z Ciebie bardzo dumna, że skończyłaś studia, aczkolwiek w ogóle nie wiem, kiedy to minęło. To no, tak szybko minęło, to jest że to jest abstrakcja. Aż niewiarygodne. Bardzo się cieszę i tak jak mówię, że jestem bardzo dumna i mam nadzieję, że będziesz dalej realizowała swoje plany, pasje. Będziesz się realizowała jako kobieta, jako człowiek. Ale wiesz co, ja bym chętnie policzyła, ile miesięcy finalnie byłam w domu przez ten cały czas. Bo ja byłam tak dużo, że myślę, że spokojnie ponad rok, grubo. Bo biorąc pod uwagę, że byłam ten ostatni, przedostatni semestr w Polsce i 3 razy wakacje, takie po 3-4 miesiące, to ja myślę, że ja spokojnie z 1,5 roku z tych 4 lat to byłam cały czas z Wami. No może tak być, szczególnie, że przyjeżdżałaś przecież na święta, tak? 3 tygodnie zawsze byłaś na Boże Narodzenie. Później na Wielkanoc też tam jakoś, powiedzmy, 2 tygodnie, 10 dni. Także pewnie gdyby tak to wszystko policzyć, to być może tak by było. Ta przerwa między Madrytem a Berlinem też 2 miesiące ponad, tak? 2,5 miesiąca bez mała. Także no pewnie trochę by tego było. Generalnie nie było letko. No nie było. To jest pytanie o to, co było dla Pani kluczowe przy wychowywaniu dzieci, ale o tym już mówiłyśmy. Natomiast druga część pytania brzmi, czy ten model był inny z Kubą, jako że był drugi? Jak się zmieniło to macierzyństwo? Mm-hmm. To znaczy na pewno mówi się, że drugie dziecko wychowuje się łatwiej i to jest prawda. Dlatego, że pierwsze dziecko przeciera wszystkie szlaki i jakby przy drugim jakby już można powiedzieć trochę odpuszczamy. Natomiast fakt, że dzieci są różnej płci na pewno sprawia, że inaczej nieco traktujemy dziecko płci żeńskiej jak dziecko płci męskiej. Karolinka była dzieckiem grzecznym i ona mnie przyzwyczaiła do tego, że dzieci są grzeczne, że nie mają głupich pomysłów, że nie mają ciągot do tego, żeby się zabić. Natomiast Kuba no, kilkakrotnie mnie bardzo zaskoczył właśnie takim zwariowanym podejściem. Trudno mi powiedzieć, że to była jakby jego wina, bo to było małe dziecko, nie wiem ile miał, 2 latka, jak chciał wyskoczyć przez okno z drugiego piętra, ale nie to, że chciał wyskoczyć. Nie sądzę, że chciał wyskoczyć, tylko chciał otworzyć okno. Tak, wszedł na parapet, bo miał biurko, taki stolik właściwie przy parapecie i tak sobie wszedł na stołeczek, na biurko, na parapet i otworzył okno. No i na szczęście weszłam wtedy do pokoju, bo nie chcę myśleć, co by było. Finalnie wykręciliśmy wszystkie klamki z okien, żeby przypadkiem to się nie powtórzyło. Także myślę, że zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji Kuby o tyle, że tak jak powiedziałam, Karolinka była grzeczna i mi się wydawało, że wszystkie dzieci są grzeczne. Natomiast no, z Kubą bywało inaczej i myślę, że moje podejście jakby do tego, żeby przede wszystkim bardzo bałam się, że on zrobi coś takiego, co właśnie zaszkodzi jego życiu, tak? Co wpłynie na to, że on może się... Na przykład wskakiwał do wody. Tak, wskakiwał do wody, właśnie nawet będąc właśnie nad morzem czy nad jeziorem, po prostu jak zobaczył wodę, natychmiast wchodził w ubraniu, w butach i generalnie chciał, nie wiem, odpłynąć. Więc musieliśmy go łapać i wynosić mokrego. Także miał takie zachowania, które w ogóle jakby... Nie przewidziałaś nigdy, tego. Tak, nigdy nie były właściwe dla Karolinki, ponieważ ona była zawsze po prostu taka grzeczna, dobrze ułożona i ja myślałam, że wszystkie dzieci takie są. Natomiast z Kubą było inaczej. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, pozwalania na wiele rzeczy, czy zakazywania, to myślę, że Kuba jakby
ma o tyle lepiej, że Karolinka nigdy nie była za bardzo, jakby to powiedzieć... Nie próbowałam przeforsować rzeczy, które, z którymi się nie zgadzaliście, może to... Znaczy, może nawet, no, może nie to, że nie byłaś taka bardzo rozrywkowa. O, może tak. Ty byłaś, tak jak mówiłam, taka bardziej ułożona. W związku z powyższym wszystko przechodziło tak płynnie. Ja szłam do koleżanki na noc, a nie na imprezę. Tak, dokładnie. Jak miałaś 15 lat, to szłaś do koleżanki na noc. Jak miałaś 16 lat, to szłaś, ktoś do nas przychodził na noc. I to wszystko tak się odbywało płynnie. I tak naprawdę jakieś twoje wyjścia do klubu to miały miejsce dopiero w liceum. I to mi jakoś tak płynnie przeszło w twoją dorosłość. I nie miałam z tym żadnego problemu. Natomiast z Kubą zaczęło się to dużo wcześniej. I jakby ja byłam, nie mogłam sobie z tym za bardzo poradzić na początku, ponieważ mówiłam, jak to? Ale dlaczego? Przecież to... On jest to, malutki. On jest malutki, tak. Przecież to jest za wcześnie. To jeszcze jest na to czas. No ale musiałam... Okazało się, że to jednak ja byłam dziwna. Musiałam się... Nie to, że dziwna. No po prostu byłaś inna i jakby mnie to... Ja musiałam się z tym oswoić, tak? Z tym, że moje drugie dziecko jest inne i że wcale to nie oznacza, że ono jest jakieś, nie wiem, dziwne, tylko po prostu jest inne. Także przychodziło mi to pewnie trudniej, ale no musiałam się z tym w jakiś sposób zmierzyć. No i mierzę się cały czas, bo on ma dopiero 17 lat, więc myślę, że jeszcze pewne rzeczy są przede mną. Ale no. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. Jak zapytałam cię, nie wiem, ile miałaś wtedy lat, 17, 16, jak poszłaś do klubu? Możesz. Poszłaś do klubu. Bo w pierwszej liceum pierwszy raz poszłam do klubu. Tak, do klubu. Na połowinki. I tak rano na drugi dzień rozmawiamy sobie, to niedziela jest chyba, czy sobota. I ja mówię tak, Karoliko, a właściwie to co wy tam piliście? I ty po prostu taka zdziwiona, taka się zrobiłaś od razu, taka rumiana, burak. I mówisz, mamo, ale czemu ty mnie o to zapytałaś? Przecież wiesz, że ja cię nie okłamię. A mnie nawet do głowy nie przyszło, że w ogóle, że to może być jakieś kłopotliwe pytanie dla ciebie. No liczyłaś, bo ja uznałam, tak, liczyłam się z tym, że no skoro poszłaś do klubu, to jest taka możliwość, że napijesz się alkoholu. No, tylko że ja naprawdę wypiłam tylko jednego drinka, to jest ta różnica. No nawet tak, jak opowiadałaś o Rimini. Miałam 15 lat, pojechałam do imprezowej stolicy Europy i nie napiłam się łyka alkoholu. Ale to jest tyle czynników, jakby to też nie jest kwestia, że dzieci są inne, tylko to, że na przykład ja chodziłam do innej szkoły, jakby chodziłam z zupełnie innego gimnazjum, otaczałam się zupełnie innymi ludźmi i akurat tak się stało, że zupełnie inne rzeczy nas wtedy interesowały i w inny sposób spędziliśmy czas. To nie znaczy, że to było gorsze lub lepsze, bo wystarczyłoby, że byłabym, nie wiem, w innym roczniku, to miałabym innych znajomych, a to ma ogromny wpływ na nas, szczególnie właśnie w tym czasie nastoletnim. I tak samo właśnie w liceum dla odmiany też nie miałam takiej fazy mega imprezowej. Rzeczywiście tam raz na jakiś czas się gdzieś wybrałam, ale to też ostatnio dyskutowałyśmy, że zawsze miałam chłopaka, że jednak cały mój czas wolny spędzałam w dwójkę, więc nie myślałam o jakichś dzikich imprezach, tylko bardziej o małżeńskim życiu. Dokładnie, a Kuba, że tak powiem, spędza czas na dzikim życiu towarzyskim. Dzikie życie towarzyskie. Pozdrawiamy Kubunia. Mamo Karoliny, najlepszy prezent od dzieci to? Wycieczka do Paryża. Którą dostałam w prezencie na moje 50. urodziny. I to było coś wspaniałego. Pojechaliśmy razem i to była po pierwsze niespodzianka. Byłam bardzo zaskoczona, bo nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogę dostać taki prezent. Pamiętam, że dostałaś wtedy te filiżanki i myślałaś, że te filiżanki dostałaś. Tak, tam piękne filiżanki z napisem króliczki mamusi, ponieważ mówię tak do moich dzieci, że to są moje króliczki. Ale ten Paryż to był po prostu niesamowity. Byliśmy tam przez weekend, taki przedłużony, pięknie. I była taka piękna pogoda i ten Paryż był po prostu tak uroczy i to było takie wspaniałe i takie ukoronowanie w ogóle wszystkiego, że bardzo, bardzo jestem im za to wdzięczna. Ja pamiętam, jak przed właśnie twoimi urodzinami oglądaliśmy jakiś film, to chyba był jeden dzień, nie, jakiś tam film, coś było w Paryżu, to nie był jeden dzień. I to był listopad. I ja mówię, że o, listopad, to tak średnio na Paryż, a ty powiedziałaś, Paryż jest piękny o każdej porze roku. I miałam takie, jest, zaraz się przekonasz. To była połowa października, więc fajnie, bo jeszcze były liście było takie pięknie, była taka jesienne. Piękna jesień, była taka pogoda po prostu wymarzona na zwiedzanie i na oglądanie Paryża, także to było coś wspaniałego. Pytanie ze 100 punktów. Co by pani w nas zmieniła? Nic. Jesteście moimi dziećmi, tacy jesteście, jacy trzeba jesteście. Trzeba jakoś z tym żyć. Trzeba kochać dzieci za ich zalety i za ich wady. Z czego mama jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o ciebie i brata, a z czego najmniej? Ja jestem... jestem dumna z was po prostu. Nie umiem powiedzieć, z czego jestem najbardziej. Jesteście bardzo
szczerzy, otwarci, jesteście bardzo zaradni. Przede wszystkim jesteście bardzo, umiecie okazywać miłość zarówno mnie, jak i sobie. I to mi się w Was podoba, że jesteście tacy szczerzy, że się potraficie pokłócić i pogodzić, że umiecie w ogóle być ze sobą, że lubicie być ze sobą, że lubimy być razem, nawet to, że jesteśmy tutaj razem, że lubimy w ogóle spędzać czas ze sobą. To jest, dla mnie to jest bardzo ważne. To, że się przyjaźnimy i to, że Wy się przyjaźnicie, to jest dla mnie naprawdę taki miód na serce. Syrop klonowy. Syrop klonowy, przepraszam. Jak przekonać się rodziców do weganizmu, Twoim zdaniem, jako rodzic? Co najlepiej zadziała? Musicie zaufać swoim dzieciom, bo jeżeli dzieci chcą być weganami, to trzeba im zaufać, a trzeba to oczywiście kontrolować, sprawdzać, albo może wręcz nie sprawdzać, tylko po prostu jakby uczestniczyć w tym, czyli przygotowywać posiłki przynajmniej na początku, żeby wiedzieć, co te dzieci jedzą i ile tego jedzą, bo to ilość też jest ważna. No ale myślę, że kwestia zaufania to jest to, bo jeżeli dziecko przychodzi na weganizm z takich pobudek, z jakich przeszły moje dzieci, czyli jest to kwestia właśnie etyki, kwestia miłości do zwierząt, to myślę, że nie trzeba się martwić, że te dzieci chcą sobie zrobić jakąś krzywdę, że robią to dlatego, żeby nie wiem, osiągnąć jakąś wagę czy jakąś konkretną, nie wiem, sylwetkę, tylko po prostu robią to z miłości do zwierząt i myślę, że nie chcą sobie zaszkodzić, że chcą być zdrowe i trzeba im w tym pomóc. Trzeba im ich w tym wspierać i mieć do nich zaufanie i myślę, że wtedy wszystko się uda. A co uważasz z perspektywy właśnie dziecka? Co możesz powiedzieć jako rodzic, że dziecko powinno powiedzieć do swojej mamy czy taty? Co by uspokoiło rodzica? Jakie stwierdzenie, jeżeli rodzic nie ma pojęcia, co chodzi w weganizmie, to co takie dziecko powinno powiedzieć, żeby ten rodzic się poczuł taki bezpieczny? Jakie argumenty Twoim zdaniem? No, że nie jest zwierząt, ale że będzie się starało jeść wszystko to, co zastąpi te produkty, które eliminuje aktualnie ze swojej diety. Że powie, że zgłębiło temat, że wie, że trzeba jeść dużo roślin strączkowych i wszystkich tych produktów, które są niezbędne, aby być zdrowym. I tak myślę, że to powinno wystarczyć. Ale wydaje mi się, że dzieci, które mają więzi ze swoimi rodzicami, są w stanie tych rodziców co do tego przekonać, a i taki rodzic, który ma więź ze swoimi dziećmi, jest w stanie to zrozumieć i zaufać. No i ja też myślę, też zawsze o tym mówię, że wiedza, wiedza, wiedza. Czyli jeżeli rodzic Ci właśnie nie ufa do końca, to przygotuj badania naukowe, żeby potwierdzić, że to zostało sprawdzone, a nie jest jakieś widzimisię i po prostu powiedz, czemu nie jesz tych zwierząt. Jakby jeżeli przedstawisz to, co czujesz i że to naprawdę wynika z głębi Twojego serca, a nie z jakiejś właśnie fanaberii, to myślę, że większość rodziców znajdzie taką empatię tak w sobie. Tak mi się wydaje, oczywiście. Było pytanie, jak wygląda typowy dzień w domu, gdzie są weganie i nieweganie. U nas po prostu oznacza to weganie, że tak powiem, przejmują kontrolę. Masz jakieś rady dla młodych kucharek? Dla młodych wegańskich kucharek? Owszem, dla innych nie powinno być w ogóle. Jakie rady? No nie trzeba się poddawać. To po pierwsze, nie trzeba się załamywać. Jeżeli chcesz gotować, to będziesz gotować na pewno dobrze, jeżeli robisz to z pasją. Jest, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest tyle materiałów teraz, jest tyle książek wspaniałych, kucharskich, jest tyle różnego rodzaju blogów, z których można czerpać inspiracje do wspaniałych przepisów. Także naprawdę w tej chwili gotowanie bez produktów pochodzenia zwierzęcego to w ogóle nie jest żadna trudność. Naprawdę. I każdy umie gotować, jeżeli podąża za przepisem. Tak, ja zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. I kwestia mówienia, że nie mam czasu, bo pracuję, to wcale nie jest prawda. Po prostu można wtedy, jeżeli się pracuje dłużej, zrobić coś, co jest mniej skomplikowane, na przykład makaron z jakimś sosem i już jest gotowy obiad, do tego sałata i siadamy do stołu. Już wcześniej było to poruszone przez nas, ale możesz powtórzyć, jakie Twoja mama ma zainteresowania? No przede wszystkim kino, film. To jest to, co uwielbiam, zarówno chodzić do kina, jak i oglądać filmy w telewizji. No i kocham gotować, kocham jeść, kocham podróże. I mówi Pani coraz ciszej, mówi Pani o sobie. Bo nie ja tu jestem najważniejsza. Właśnie Ty.
No i lubię śpiewać i tańczyć. Imprezka. Tak. Jak twoja mama zareagowała na to, że udajesz się na studia do Szkocji? Byłam na to przygotowana. Dokładnie. Od 12 roku życia. Była tylko kwestia, gdzie, czy to będzie właśnie Londyn, czy to będzie Edynburg. Wcześniej jeszcze był pomysł na trzecią klasę, czy drugą klasę liceum, też gdzieś za granicą, ale fazę. Tak. Jestem bardzo wdzięczna, że tego nie zrobiłam. Ale to jakby gdzieś tam umarło. W każdym razie wiedziałam na pewno, że tak też się stanie, aczkolwiek Karolinka składała papiery również na sinologię do Warszawy i do Gdańska. I no powiem to, też to w ogóle nie jest żadną tajemnicą, że tak w cichości to tak myślałam, a może jednak będzie studiowała tę sinologię w Warszawie. I był taki moment, kiedy też tak panikowałaś, tak. Mamo, nie, ja będę jednak studiowała w Warszawie i będę codziennie dojeżdżać, w ogóle nie będę miała żadnego akademika, żadnego mieszkania, tylko ja będę mieszkać w domu i będę codziennie dojeżdżać na zajęcia do Warszawy. Ja tego wszystkiego w spokoju słuchałam, myślałam sobie, no byłoby idealnie, ale przecież decyzja należy do niej. No, los chciał inaczej i skończyło się w Edynburgu, ale w sumie bardzo fajnie, dlatego że miałam okazję być w Edynburgu. Który uwielbiasz. Uwielbiam Edynburg. Edynburg jest piękny i naprawdę bardzo się cieszę, że Karolinka tam studiowała, bo to jest naprawdę przepiękne miejsce. Jest takie pytanie, które ja odpowiem na nie za ciebie, dlatego że ja wiem, że ty byś nawet nie odpowiedziała na nie do końca, bo zaraz powiem czemu. Jak to jest mieć córkę, która działa w mediach społecznościowych i ma kanał na YouTubie? Moja mama nawet by nie zrozumiała, co chodzi w tym pytaniu, bo ona tego w ogóle nie analizuje. I ja chyba mam rację, że ty nie myślisz sobie, że o, ileś tam osób ogląda, czy słucha twoich filmów, czy twoich podcastów. Nie myślisz sobie, o, moja córka robi takie... Nie, czy nie wiem, może mi się mylę. Ale mam wrażenie, że ty po prostu traktujesz mnie jak twoją córkę i myślisz sobie, okej, okay, to jest jej świat, ale nie wnikasz w to, że to jest jakieś... Może publiczne. Dlatego, że ja w ogóle jakby nie wiem, o co chodzi, ponieważ ani nie mam konta na Facebooku, ani też nie oglądam innych, więc też nie wiem, jakby to się przekładało na to, że ktoś ogląda ciebie. Także to jest fakt. Tylko czasem jak widzę, że ktoś patrzy na ciebie na przykład na ulicy, takim wzrokiem, albo szepcze jedna tam dziewczyna do drugiej, to wiem, że cię rozpoznają. Zresztą nawet nie to, że cię rozpoznają, nawet przecież w kinie jak kiedyś byłyśmy, czy jak pojechałyśmy do Brzozowa, to ktoś po prostu wprost pytał, czy ty i że cię ktoś ogląda, więc jakby zdaję sobie z tego sprawę, że jesteś popularna. Po prostu tak dziwnie brzmi w swoich ustach. No ale no co, no nie. Ale nie myślisz o tym na co dzień. Nie, ja też o tym nie myślę za bardzo, nie. Więc myślę, że mamy takie właśnie trzeźwe spojrzenie na to. Też przez to, że to jest w internecie, tak? To nie jest tak, że idę na ściankę. Rozumiesz, co chodzi? Tak, rozumiem. Super pytanie. 3 najlepsze wspomnienia z podróży. Spontan. Z którejkolwiek? Tak. A nie, z 3 różnych. Ale 3 wspomnienia z jakichkolwiek podróży. Takie 3 super wspomnienia z całego twojego życia. I nie musisz mówić, znaczy po prostu na spontanie powiedz. Znaczy pierwsze, jakie mi się w tej chwili tak rzuciło, to jest nasz spacer w Barcelonie, kiedy doszłyśmy do Łuku Triumfalnego i była złota godzina. 15. Tak, i zrobiłyśmy, bo to był grudzień, zrobiłyśmy sobie zdjęcie i wtedy właśnie powiedziałaś, mamo, zobacz, jakie piękne będzie zdjęcie, bo jest takie piękne światło. Więc to mi się... Tak się narodziła złota godzina. Tak, tak się narodziła. W naszym słowniku. Tak się narodziła złota godzina. Drugie wspomnienie to jest wspomnienie z Paryża, gdzie wieża Eiffla miga jak choinka wieczorem i to zarówno z naszego pierwszego pobytu kilka lat temu, jak i z tego pobytu z okazji moich urodzin, to jest to, co zapadło mi w pamięć. I co ja jeszcze mogę powiedzieć? I trzecie, to jest to, o którym już wspominałam, spotkanie na lotnisku w Edynburgu, jak po raz pierwszy przyjechałam i nie widziałam cię 3 miesiące. No, to był rekord. Chyba rekord pobiłam w Madrycie. A nie, bo przyjechaliście. No tak. To rekord, także, to był rekord. Czy masz ulubione wspólne zdjęcie? A, zajęcie. Myślałam, że zdjęcie. Bo tak, okay. Mamy jakieś ulubione wspólne zajęcie i ulubioną wspólną tradycję. Od razu są 2. Co cię przychodzi do głowy? Wspólne zajęcie to jest na pewno oglądanie filmów. Więc czy to chodzenie do kina, czy przed telewizorem zasiadanie i oglądanie filmów, to jest na pewno nasze ulubione zajęcie. A druga część? Wspólna tradycja. Czy mamy jakąś tradycję? Wspólna tradycja.
Weekendowa wspólna kawa. Tradycja to jest tak, weekendowa kawa i w ogóle celebracja wszelkiego rodzaju uroczystości takich naszych rodzinnych, typu urodziny, imieniny. Zawsze dajemy sobie rano prezenty, wtedy kiedy mamy, któreś z nas ma święto. I bardzo lubimy właśnie tę tradycję, że zawsze w tym dniu, nie wiem, albo idziemy gdzieś na jakąś fajną kolację czy fajny obiad. Zawsze świętujemy, o, w taki czy inny sposób. Pani mamo Karoliny i Kuby, jak wychować kochające się rodzeństwo? No tak, to jest na pewno... To jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie. Dla mnie szczególne, dlatego że jestem jedynaczką. Więc nigdy nie miałam doświadczenia z tym, jak to jest być czyjąś siostrą i albo mieć brata. Ale myślałaś jako dziecko, że to jest super. Zawsze chciałaś mieć rodzeństwo. Tak, zawsze chciałam mieć rodzeństwo. Ale fakt, że jesteście we dwójkę i to, jacy jesteście dla siebie, to oczywiście jest pewnie jest to też jakiś przypadek, tak, że akurat tak się stało, jak się stało. Bo tak jak powiedziałam, rodzic może chcieć jak najlepiej, a efekt może być różny. Ale to, co teraz tak z perspektywy czasu, myślę, sprawiło, że jesteście blisko, to jest to, że tak naprawdę zawsze byliście razem. I to już wcześniej w różnych pytaniach padało, że upojne chwile wszystko robiliśmy razem. Na działce przez miesiąc. Tak, ale wszystko robiliśmy razem, tak, jako rodzina. I nawet to, że właśnie razem spędzaliśmy czas w weekend, chodziliśmy razem do znajomych, wyjeżdżaliśmy razem na wakacje, na narty, na jakieś inne weekendy. Oczywiście, że wyjeżdżaliście osobno z Kubą, tak, ty na swoje kolonie, na jakieś swoje kolonie czy na jakieś obozy, ale jak na przykład nie byliśmy razem na wakacjach lub wy nie byliście na koloniach, to byliście u dziadków w Sokolnikach na działce i byliście razem. Różnie bywało z tym waszym wspólnie spędzanym czasem. Różnie to było, kłóciliście się, biliście, oczywiście wszystko to miało miejsce, ale generalnie byliście razem. I nawet to, że na przykład jak, nie wiem, miałaś bal po podstawówce, przyszliśmy razem zobaczyć, jak tańczysz poloneza. Jak miałaś zakończenie roku w podstawówce, też przyszliśmy razem. Nie było tak, że my szliśmy, a Kuba zostawał na przykład z dziadkami. Czy jak on miał zakończenie roku, ty też z nami szłaś. Jak wyjeżdżał na kolonię, szliśmy go odprowadzić, to ty też z nami szłaś. I odwrotnie, jak ty wyjeżdżałaś, czy jak wracałaś, w sumie robiliśmy to wszystko razem, to nie wynikało z tego, że mieliśmy jakieś przemyślenia, że o, musimy razem to robić, bo to pewnie będzie później w późniejszym waszym życiu procentowało. Po prostu robiliśmy to instynktownie, uważaliśmy, że tak się należy i że tak jest dobrze. I być może, że to właśnie sprawiło, że jesteście blisko i jesteście takim rodzeństwem, które ze sobą rozmawia. Nie powiem, że się nie kłóci, bo oczywiście kłócicie się razem dalej, ale po prostu umiecie ze sobą też być, tak, rozmawiać. Wiecie, co u siebie słychać. No więc myślę, że to jest takie, to jest kluczowe w tym, że takie relacje są teraz między wami. Teraz mam pytanie roku, żeby się nie padła. Czy Karolina potrafi się na panią poirytować i powiedzieć coś z niecierpliwionym tonem? No oczywiście, że tak. Obie potrafimy powiedzieć na siebie coś poirytowanym tonem, ponieważ tak jak powiedziałam, jesteśmy raczej takie, powiedziałabym, typ Włoszki, które mówią podniesionym głosem i jeżeli są zdenerwowane, to wszyscy wiedzą o tym i wszyscy to widzą. Więc jakby to jest oczywiste, ale tak jak powiedziałam, uważam, że to jest lepsze, niż gdybyśmy były sobie obojętne i gdybyśmy milczały na temat swoich, nie wiem, wad lub jakichś zachowań, których nie akceptujemy. Zawsze uważałam, że ważniej, lepsze jest powiedzenie sobie, wyjaśnienie, niż zamiatanie pod dywan, tak. I w ogóle mój poirytowany ton to nie jest takie rzadkie zjawisko. Tak, nie, no tak jak powiedziałam, obie jesteśmy takie, że tak powiem, konkretne babeczki. Którą postać z Ojca Chrzestnego lubi najbardziej? Kto? Ja? Tak. Którą lubię najbardziej? Tak, powiedz tak, żeby bez spoilerów, wiesz, żeby ta osoba wiedziała, bo to w ogóle jest Asia, którą pozdrawiamy. A ty powiedz, którą postać? Którą postać z Ojca Chrzestnego? Ojciec Chrzestny to jest mój ulubiony film. Ale najbardziej w tym filmie lubię oczywiście, niestety, Al Pacino. Jeszcze trochę słodzenia. Co napawa panią największą dumą, kiedy myśli pani o swojej córce? Jakaś taka jedna rzecz. Co mnie napawa dumą? Napawa mnie dumą na pewno to, że jesteś
bardzo konsekwentną osobą i bardzo ambitną. I to napawa mnie dumą. Czy jest między wami więź przyjaźni? Myślę, że tak. Ja to wiem, kochana. I teraz pytanie, że w końcu ja mogę coś powiedzieć. Co wam się w sobie najbardziej podoba? Co w sobie najbardziej cenicie? I w ogóle to ja ci teraz współczuję, bo ja zawsze jestem tą osobą, która zadaje pytania i wydaje mi się, że to jest takie ciekawe, a jakby mi ktoś miał zadać te wszystkie pytania, to ja nie wiem, czemu umiałam odpowiedzieć tak z marszu. Miałabyś, no jakbyś nie umiała. Bo ja, za dużo jest opcji, wiesz o co chodzi. Co wam się w sobie najbardziej podoba? Ja powiedziałam, ja cię podziwiam przede wszystkim, to jest to, co było w poprzednim pytaniu. No tak. Ja cię podziwiam cię za to, że jesteś osobą tak konsekwentną w swoich wyborach, bo to, że przeszłaś właśnie na weganizm, to jest dla mnie coś takiego, co z mojego punktu widzenia, dla mnie, według mnie, jest na ten moment nieosiągalne. Ja bym się nie mogła tak zadeklarować i tak określić. Więc dla mnie to jest... Ale powiedziałabyś, że to jest coś, co we mnie najbardziej cenisz? Tak, dlatego, że to się przekłada na całe życie. Jeżeli potrafiłaś się zadeklarować i jesteś tak konsekwentna, zresztą to, co osiągnęłaś, do czego doszłaś, to jest wynikiem Twojej konsekwencji, Twojego uporu, że na przykład nie zrezygnowałaś ze studiów po pierwszym roku, bo Ci się coś tam nie podobało, a różnie bywało, tak, bo różne były koleje życia w Edynburgu. W związku z powyższym, jakby to się przekłada na różne dziedziny życia i jakby to jest taka cecha, która naprawdę, z której naprawdę jestem dumna. Z Twojej cechy, z której jestem dumna. A ja bym powiedziała o Tobie, mamuniu. Przed chwilą już to pamiętałam, ale właśnie mam teraz taką dziurę w mózgu. Zaraz sobie przypomnę. Cechą, o której chciałam powiedzieć, jest dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, i to jest takie słowo po angielsku, które idealnie to oddaje i ono było jako Twoja zaleta w tym teście osobowości, czyli to, że jesteś selfless, czyli że nie myślisz o sobie, w sensie, że ty totalnie nie jesteś centrum swojego świata. I to jest coś, do czego moim zdaniem powinno się dążyć, że przestaje ci się wydawać, że wszystko się kręci wokół ciebie, bo ja wiem, że czasami mi się wydaje, że jakby robię tyle rzeczy dla świata wokół mnie, a jednak duża część pomagania innym jest dla takiego poczucia, że to jest dobre, że robisz to jednak dla siebie. A ty w wielu kwestiach po prostu robisz rzeczy dla innych. Może to wynika też z tego, że jesteś mamą i wtedy się zmieniają twoje wartości zupełnie. I też właśnie to, że nie masz oczekiwań. Ja to podziwiam, bo ja wiem, że staram się nie mieć oczekiwań, ale czasami nie potrafię zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są i sobie mówię, że to tak miało być, to tak powinno być, ale mnie cały czas nosi, coraz bym chciała więcej. A ty potrafisz zaakceptować rzeczywistość i jesteś, jak ci mówiłam wczoraj czy przedwczoraj, że ty osiągnęłaś taki cel buddystów, mnichów, ludzi medytujących, że ty nie potrzebujesz niczego więcej do szczęścia, jest dobrze teraz. No, jutro to będzie jutro, ale teraz jest ważne, że świeci ci słońce i nikt cię tego nie uczył, nie pojechałaś na kurs, nie przeczytałaś książki, tylko masz to w sobie, że po prostu akceptujesz świat, delektujesz się chwilą i myślę, że nie jeden Bill Gates pozazdrościłby takiej cechy. Ale myślę, że jest tak dlatego, że miałam szczęśliwe dzieciństwo, że po prostu moi rodzice... Ja miałam nieszczęśliwe, dlatego tak nie umiem. Nie, ale ty nie masz tylu lat co ja, może w moim wieku też dojdziesz do takiego wniosku, natomiast miałam szczęśliwe dzieciństwo. Myślę, że właśnie wiele zawdzięczam moim rodzicom, którzy po prostu tak mnie wychowali i sprawili, że jestem taką osobą. Po prostu zawsze się starałam cieszyć z tego, co jest, z tego, co mam. Nie wybiegać za bardzo w przyszłość, nie zastanawiać się. Oczywiście nie mówię, że to mi nie towarzyszy. Że nie czasem. Planujesz lub nie masz tak, obaw. Tak, ale generalnie to na pewno zawdzięczam im. Bardzo się z tego cieszę, że tak jest i dziękuję Ci, że Ty też to zauważyłaś. Dobre wybrałam. Tak. To była moja pierwsza myśl, więc to chyba ważne. Najczęściej przygotowywane danie przez Was. W domyśle jest wegańskie, ale to jest oczywista oczywistość. Najczęściej. Mamy jakieś takie? Mamy takie, co jest najczęściej? U nas jest zawsze urozmaicenie, bo w moim świecie to jest nuda. Jak mieszkam sama, to jest codziennie moja sałatka wszystko. Natomiast w domu to nie ma czegoś takiego, że jest jakaś duża powtarzalność. Powiedziałabym, że tak raz na miesiąc jest danie. Tak, tak, to fakt, że nie mamy jakiegoś takiego dania, które powtarzamy, ale mamy na przykład... Shepherd's pie jest często. Shepherd's pie jest często, jakaś fasolka po bretońsku, czy szybkie chili. To są takie dania, powiedzmy, które jak nie wszyscy ma, lubimy. Kuby, to stir fry. Jak nie ma Kuby, to stir fry z mlekiem kokosowym. Także nie... Te klopsiki, czedbulary, one też są powtarzalne, ale nie powiedziałabym, że najczęściej. Nie, czedbulary to może za trzy razy często, zrobiliśmy. No właśnie.
Bo jak ciebie nie ma, to ja ich nie robię, bo ja nie lubię lepić kulek. A ja lubię lepić kulki. Także myślę, że tak. Powtarzalność nie jest za częsta, ale takie dania właśnie jak fasolki pod różnymi postaciami są często w naszym domu. Czy od zawsze masz taką dobrą relację z mamą, czy mówisz jej o wszystkich problemach? No to już odpowiedziałaś na początku, że od zawsze miałyśmy bliską relację. I czy mówię jej o wszystkich problemach? No w większości tak. Myślę, że tak 99%. Ale to jest najlepsze, że właściwie zawsze tak było. Jak teraz nawet tak sięgnę pamięcią, to nawet w podstawówce jakieś tam twoje konflikty z koleżankami, zawsze o wszystkim mi mówiłaś, zawsze tak, o wszystkim byłaś tą pierwszą osobą. Zawsze jakby wiedziałam, co się dzieje w twoim życiu prywatnym i to tylko ewoluowało tak naprawdę z czasem, z biegiem lat. I teraz to już weszłyśmy na taki etap mocno partnerski. Mhm. Ale tak naprawdę to tak zawsze było, także ten wyjazd na studia to było jedno, ale wcześniej właśnie w podstawówce czy zawsze wiedziałaś wszystko, co się u mnie zawsze, dzieje i ja u ciebie wiedziałam. Praktycznie też, chociaż teraz więcej. No tak, no więc mówię, bo dlatego, że już jesteśmy na takim etapie partnerskim, ale kiedyś, kiedy byłaś dzieckiem, to też mi wszystko mówiłaś albo prawie wszystko. Wręcz powiedziałabym, że teraz przez to, że jestem starsza, to zdarza mi się na przykład nie powiedzieć ci jakiejś rzeczy po to, żeby najpierw na przykład załatwić ten problem i potem ci już powiedzieć, jak to... Po fakcie. Jak już to ogarnęłam, bo chcę po prostu ochronić cię przed jakimiś tam zmartwieniami, kiedy na przykład zapomnę coś zrobić, wysłać jakiś dokument, coś przeczytać, podpisać i jest jakieś wielkie szambo. Bo mama wtedy nie pozostawiłaby na mnie suchej nitki, bo to jest bardzo w moim stylu, wbrew powszechnemu przekonaniu, że jestem bardzo dobrze zorganizowana. Różnie bywa. Natomiast kontynuując, jest pytanie też do mnie, że wspomniałam kiedyś, że mama ciebie inspiruje codziennie, czy mogłabym rozwinąć czym? I właśnie to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że po prostu jesteś tak oddana rodzinie, że nie wykraczasz za bardzo w przeszłość. Też w sumie. Jakby nie rozdrapujesz pewnych rzeczy, że właśnie akceptujesz tę rzeczywistość i tym, że to ci właśnie wystarcza, że to ci daje takie spełnienie i to jest coś, co powinno być przykładem dla wielu ludzi. Ale też druga rzecz, trzecia rzecz w zasadzie, którą miałam wcześniej powiedzieć, ale mi wypadła z głowy, to, że ty mnie słuchasz. Mi się wydaje, że ja jestem dobrym słuchaczem, natomiast biorąc pod uwagę, ile ja gadam, to, że ty jesteś w stanie wysłuchać moich wywodów, takich naprawdę półgodzinnych na jakieś rzeczy, które kompletnie cię nie dotyczą, albo na przykład nie do końca cię interesują, ale ja po prostu mam jakąś fazę, jak wrócę z nagrywania podcastu i po prostu mam tyle energii, a ty siedzisz i mnie słuchasz. I kiwasz głową, a ja gadam, i gadam, i gadam, i podziwiam to, bo ja byłabym w stanie powiedzieć coś typu, po co mi to mówisz? Albo na przykład, mówiłaś mi to już, a ja gadam, a ty to akceptujesz, więc dzięki, mami. Nasze ulubione wspólne wspomnienie. Ja pierwsza. Moje ulubione wspólne wspomnienie to jest cała Barcelona. Ja właśnie też chciałam powiedzieć Barcelonę, bo to był u nas już pierwszy wyjazd, taki, gdzie wyjechałyśmy obie tylko za granicę. Bo nawet to, że przyjeżdżałam do ciebie do Edynburga, to jakby to nie był wspólny wyjazd, bo ty tam byłaś. To były odwiedziny. Tak, bo to były odwiedziny. A tutaj pojechałyśmy obie na taki babski wyjazd we dwie. I to był totalny spontan, tak. Bo ja kupiłam sobie sama bilety do Barcelony, żeby pojechać na 2 dni. Mama nie mogła zrozumieć, że chce jechać sama. Po czym tak też coś mi przestało się to podobać i sprawdziłam, że są bardzo tanie bilety też z Polski. I akurat właśnie było ekstra, co mogą jacyś bardzo starzy widzowie pamiętać sprzed 2,5 roku, że właśnie mama przyleciała do mnie do Edynburga i po 2 dniach wyleciałyśmy razem do Barcelony i każda już wróciła do siebie. I było po prostu ekstra. I byliśmy jedynymi osobami w gołych nogach i trampkach, kiedy cała Hiszpania chodziła w kurtkach puchowych. Było 16 stopni, więc to jest upał w porównaniu do Edynburga. No tak, ale dla Hiszpanów niekoniecznie. Tak. O, pytanie, to jest pytanie numer 1. Już jesteśmy na samym końcu. Sądzę, że są 2 ostatnie pytania. Pierwsze to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Jakie wady ma Karolina? No tak, to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Myślę, że to są takie same wady, jakie mam ja. Czyli, że jesteś nerwowa. Ja myślę, że ja nie jestem nerwowa. Myślę, że jesteś nerwowa i impulsywna. I to jest chyba to, co jest takie, jeżeli można powiedzieć, że to jest wada, no ale powiedzmy, tak? Ale wiesz, że ja nie uważam, żeby to było jakieś takie moje... Myślę, że to jest tak, że w stosunku do was jestem najczęściej. No bo tak ogólnie ja mówię... jako człowiek, tak w społeczeństwie, to mi nie powiedziałaś, co są moje wady. No tak, ale ja mówię tak, jakby ja to odbieram.
że jesteś nerwowa i impulsywna. Mogę też powiedzieć, że jesteś niecierpliwa, jeżeli chodzi o, to na pewno. Tak, jeżeli o wszystko. Chodzi, tak. Że... Ja bym chciała wszystko teraz. Ale nawet w moim na przykład zachowaniu też cię niecierpliwi coś, że ja jestem za mało szybka, tak? Że nie chwytam w lot, że tak, czegoś tam nie skojarzyłam czegoś. To cię niecierpliwi, że ja powinnam to wiedzieć, a ja na przykład tego nie wiem, albo muszę się bardziej tam dłużej zastanowić, a gdybyś chciała, to właśnie to jest taka, ale trudno powiedzieć, że to jest wada, po prostu. To jest wada, bo to jest takie dosyć aroganckie, bym powiedziała. To jest takie coś, powiedzmy, co mi przyszło do głowy tak na gorąco. I to jest coś, czego ty w ogóle nie masz, właśnie to o to chodzi, że no mamy tak, część wad, a uważam, że właśnie takie moje gruntowne wady są zupełnie różne od ciebie i ta wada nie jest fajna, bo właśnie staram się nad tym pracować, ale to też wynika właśnie z tego, ja sobie to tak analizowałam, że ja mam duże oczekiwania bardzo wobec siebie samej i przez to wobec moich najbliższych mam takie same i chcę, żeby oni jakby byli razem ze mną w tej walce. Tylko, że trzeba też dać innym być sobą i żyć w swoim tempie. Także to jest dokładnie duża lekcja. A ja, tak jak wcześniej powiedziałaś, kiedyś pamiętam, zrobiłaś nam taki test w samochodzie. Odpowiedz na pytanie, kim jesteś. Aha. I pamiętam, ja powiedziałam, że ja jestem mamą. I to mi po prostu pierwsze, co mi przyszło do głowy, nie tam, że jestem tym kimś tam i tak dalej, tylko właśnie, że jestem mamą. I to też właśnie się przekłada na to, że jako mama staram się być cierpliwa i wyrozumiała i myślę, że teraz z wiekiem przychodzi mi to o wiele łatwiej niż kiedyś, jak byliście młodsi. Byłam bardziej taka choleryczna i taka bardziej wzburzona i wybuchowa. Natomiast może też to wynika, znaczy na pewno wynikało to z tego, że było więcej obowiązków związanych z Wami i dlatego też taka byłam. Natomiast teraz staram się być bardziej taka spokojna, nie reagować na wszystko tak bardzo, że tak powiem, wybuchowo. Aczkolwiek też mi się zdarza, że jak 3 razy powiem spokojnie, to za 4 razem już krzyknę. Także to są takie właśnie historie nasze rodzinne. Jeszcze było takie pytanie, jak byłam mała i tak w sumie trochę o tym powiedziałaś, ale wyszło, że ja byłam takim spokojnym, nudnym dzieckiem, a ja myślę... Spokojny nie znaczy nudny. No właśnie, bo ja myślę, że byłam dosyć taka... wielobarwna. Ty byłaś bardzo spokojna, co oznacza po prostu, że byłaś grzeczna. Byłaś po prostu grzeczna, natomiast miałaś tyle zainteresowań, tak jak sama powiedziałaś, chodziłaś na tyle różnych zajęć, od razu już od przedszkola, tak? Do stonogi, na różnego rodzaju tańce, na łyżwy, na balet, tak? Na różnego rodzaju aktywności. W związku z powyższym byłaś takim dzieckiem bardzo żywym. No właśnie, ja pamiętam, że ja przecież robiłam jakieś występy, że właśnie tak bardzo byłam absorbująca. Chodziliśmy każdą niedzielę, chodziliśmy do dziadków na obiad i ty po obiedzie robiłaś bileciki, rozdawałaś bilety na występ i wyszliśmy do dużego pokoju i zasiadaliśmy w fotelach. Co ja występowałam? Co ja robiłam? Śpiewałaś, tańczyłaś, mówiłaś wierszyki, tak, było to cudowne. Także byłaś takim dzieckiem właśnie pełnym pasji i takim nie nudziłaś się nigdy. Nigdy nie słyszałam od ciebie, że ci się nudzi na przykład, ale też rzadko kiedy na przykład wychodziłaś na podwórko tak zwane. Może też to wynikało z tego, że zawsze miałam zajęcia po szkole. Tak, że miałaś zajęcia po szkole i nie było cię po prostu w domu. A w weekend, no to też czasem nawet chodziłaś chyba na tenisa w sobotę, czy w jakiś taki, czy na coś innego, już nie pamiętam w tej chwili. Poza tym też mało dzieci mieszkało ze szkoły na tym osiedlu, na którym my mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy trochę dalej od szkoły, więc też ciężko było się spotkać z jakimiś rówieśnikami, ale mimo tego zawsze umiałaś sobie znaleźć jakieś zajęcie. I też z wami siedziałam. Tak, i razem spędzaliśmy czas. Chodziliśmy na spacery, do kina, no zawsze coś robiliśmy, tak? Czy na działkę do dziadków jednych, drugich, także myślę, że fajnie spędzaliśmy czas jako rodzina. I ostatnie pytanie totalnie na chillu, pytanie zupełnie z niczym nie związane. Czy zawsze była Pani szczupła? Tak, zawsze byłam szczupła. Moja mama była zawsze znacznie chudsza niż ja. To jest taki ogólny wniosek, że Ty od dziecka byłaś zawsze taką, jak modelka po prostu, byłaś chuda. Ja nie byłam nigdy, nie miałam takiej budowy chudej, tylko byłam taka normalna, bym powiedziała. Znaczy jako dziewczynka, jako dziecko, jako później młoda dziewczyna, zawsze byłam chuda, można powiedzieć. Później po urodzeniu dzieci oczywiście też nie byłam nigdy gruba, ale już oczywiście przybrałam na wadze i byłam grubsza. Ale byłaś bardzo szczupła, ale nie miałaś żadnego nadal, tłuszczu. Tak, ale nadal byłam szczupła i no i tak zostało. Więc są to geny. Są to geny, zdecydowanie są to geny.
bo nie jesteś, wiemy, tej mistrzem fitness, który dba o linię i chce zatrzymać czas, czy jakieś takie akcje. Tak, aktywność fizyczna to... Chodzisz na zumbę, mamo, jest progres. Tak, to jest coś, czego nigdy nie lubiłam i naprawdę zumba to jest rzecz, która naprawdę to jest to, z czego jestem bardzo dumna, że chodzę od 1,5 roku na zumbę i bardzo to lubię. No i to jest kluczowe, sukces. Że ja to naprawdę lubię, bo aktywność fizyczna to zawsze no niestety gdzieś tam umykała mi po drodze. I bardzo się cieszę z tego, że ta zumba mnie odnalazła, a ja ją. A kto z tobą poszedł na zumbę? No ja. Ty. No, a ja cię potem zostawiłam, a ty chodzisz dalej aż do dziś. I trwam w tym. I tak. Mówisz, że cię to cieszy, a mnie bardzo cieszy to, że byłaś gościem mojego podcastu. Myślę, że po tych 2 godzinach, nie wiem nawet ile nagrywamy, ale myślę... Tak, Kuba nadal nam towarzyszy tutaj w tle. Myślę, że czas skończyć i przejrzałam większość pytań, bo pozostałe się totalnie powtarzały. Uszy mnie już tak pieką od tych słuchawek, że myślę, że czas skończyć. Mamuniu, jak ci się podobało? Niesamowite przeżycie. Polecam wszystkim. No, ja ci bardzo dziękuję i może jeszcze kiedyś mnie tutaj odwiedzisz i do usłyszenia. Pa, pa. Do widzenia, dziękuję, było mi bardzo miło. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Był to dla mnie przewyjątkowy program i wspaniała rozmowa. Czyż moja mama nie jest wspaniała? No właśnie, więc czekam już na Wasze opinie i komentarze. Oczywiście pod filmem na YouTubie, ale też na przykład na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, do którego Was też już wcześniej zachęcałam. O ile się nie mylę, to nadal trwa promocja na e-booka na hasło podcast, macie 10%, także zachęcam Was do zakupu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Parę razy tutaj my dla odmiany zrobiłyśmy niezłą reklamę, także 10% na hasło podcast polecam. Przypominam, że podcast ukazuje się co tydzień o 16:00 i możecie go też posłuchać nie tylko na wspomnianym wcześniej YouTubie, ale również na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, jak i na Spotify. I na sam koniec mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie na Spotify, to zaobserwujcie podcast, a jeżeli słuchacie na iTunesie, to możecie wystawić mu ocenę. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie gwiazdkę, a najlepiej 5, oraz napiszecie recenzję, bo to bardzo podbija statystyki i dzięki temu podcast jest bardziej popularny, a to daje mi wiele radości i tak jak zawsze powtarzam, wierzę w to, że jeżeli coś się Wam podoba, to dlaczego by nie podzielić się tym z większą liczbą osób. Podcast to jest mój naprawdę ukochany projekt i jestem z niego, daje mi on dużo szczęścia, może tak. Także będzie mi miło, jeżeli wystawicie mu ocenę i będzie on trafiał do coraz szerszego grona odbiorców, a ja tymczasem się z Wami żegnam i słyszymy się już za tydzień, w poniedziałek o 16:00. Pa!